tak jeżeli chodzi o drużynę Lechity. No niestety, no, stały fragment gry, dobre dośrodkowanie, wyjście w powietrze zawodnika Lechity Kłecko. Można powiedzieć, że bierna postawa obrońców IKP Olimpia Poznań, nikt z nimi wskoczył w powietrze, pewne uderzenie głową, no, piłka przyszła po rękach Kamila. Co zrobić? No 1-0, początek meczu, jeszcze dużo czasu przed nami, także jesteśmy w dobrej myśli. Trzeba się szybko podnieść, bo wiadomo, jeszcze dużo czasu. No wielka szkoda stracić bramkę na samym początku spotkania. Niemniej jednak lepiej stracić szybko bramkę i mieć czas na poukładanie tego wszystkiego. No może taki zimny prysznic dobrze podziała na drużynę gospodarzy. Owczarczak teraz w środku pola. Będą próbowali w pierwszej akcji po stracie gola od razu odrobić straty. A zdobywcą bramki zauważyłem zawodnik z numerem 8, Michał Kaczor. Tak, bardzo ładny gol. Wyszedł bardzo fajnie w powietrze, mówię. No nie było jakiejś tam przeszkody, jeżeli chodzi o obrońców IKP Olimpia Poznań. Pewne uderzenie głową, 1-0 dla Lechity Kłecko, dla gości. Także mówię, no IKP musi teraz przede wszystkim spokojnie rozgrywać piłkę, czekać na swoją szansę. I mówię, no bądźmy dobrymi, myśli, na pewno sytuacje się stworzą. Czekamy. Zgadza się, tutaj rzucają się w oczy kapitalne warunki fizyczne tego zawodnika. Nie miał sobie równych w wyjściu w powietrze i świetnie wykończył tą akcję. Magdziński do Owczarczaka. Olimpia spokojnie rozgrywa piłkę. Rozstawiają się po całym boisku zawodnicy Dariusza Gajowieckiego. Dobrze, Daniel. I przejmują piłkę zawodnicy z Kłecka. I był faul w środku pola, a faulował Magdziński. I rozpoczęli zawodnicy Lechity Kłecko. Ładny przechwyt Pikula w środku. Urbaniak na prawo do Zandrowicza. Pokazuje się na prawej stronie Daniel. Do niego piłka. Daniel, jest szansa na akcję 1-1. Dobrze z Antczakiem. Znów Zandrowicz. Jest szansa na dośrodkowanie. Tak. Uwaga, było małe zamieszanie. Bramkarz wypuścił piłkę z rąk, ale niestety nic z tego nie było. Dobrze próbował dojść do piłki Urbaniak. Ładnie Zandrowicz dośrodkował tą piłkę. Jeszcze był rykoszet po drodze. Dobra akcja, taka na przebudzenie można powiedzieć. Wysoka piłka. Świetnie Owczarczak. Ależ zderzyli się tam, mam nadzieję, że nic złego mu się nie stało. Chyba dostał włók brwiowy. No zobaczymy, walka w powietrzu, także zawsze wiąże się z tym jakieś tam ryzyko, także mówię, no trzyma się za głowę, mam nadzieję, że nic tam złego się nie stało i będzie mógł Owczarczak wrócić do gry. Jak widzimy, potrzebna jest interwencja Marcina Kołodzieciaka, fizjoterapeuty, który tej zimy dołączył do zespołu. Rozwija nam się klub internetowy, piłkarski Olimpii. Idzie to wszystko w dobrym kierunku. Jak Ci się podoba w ogóle ten projekt? No musi Ci się podobać, skoro dołączyłeś do zespołu. Tak, jest bardzo fajny. No, mówię, no, jeżeli tam Sebastian czy Robert Nadrał mi przedstawili projekt, to było zimą, przed starym roku jeszcze kalendarzowym. Także bardzo fajny projekt, bardzo perspektywiczny. No myślę, że będziemy się rozwijali w dobrym kierunku. Będziemy przyciągali też kolejnych ludzi do tego, żeby dołączyli, żeby współpracowali z nami i mówię, no jest nowy klub, wiadomo, zaczynamy od tej najniższej ligi rozgrywkowej, ale wszystko dąży ku temu, żebyśmy szli w górę. Awans do A-klasy, można powiedzieć, że przy obecnym składzie jest tutaj... Chyba obowiązkiem jeszcze mamy. Tak, jest obowiązkiem, jest pewny, także mówię, no wiadomo, że tutaj część zawodników, która jest tam już w sile wieku, wiadomo, tej na tym poziomie rozgrywkowym wspiera zespół. Gdzieś tam będziemy musiała w pewnym momencie się odłączyć, będzie spełniała inną rolę w zespole, ale mówię, no jest to na fajnych, zdrowych zasadach. Wiadomo, że będziemy chcieli też grać w pewnym miejscu, gdzie Stara Olimpia rozgrywa swoje mecze, czyli na Golęcinie, jest to w dobrym kierunku. Jestem po informacjach takich, że... Tak, kapitalna murawa w ogóle. Tak, jest zielone światło. Dobre warunki. Jest zielone światło do tego, żebyśmy tam rozgrywali swoje mecze i mówię, no zaczynamy coś od zera. Jest fajny projekt, wszystko jest na czystych, fajnych zasadach i miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło ku lepszemu. Zgadza się. Tutaj warto nadmienić, że dużym zaskoczeniem w ogóle jest tak kapitalny start, bo właściwie drużyna klejona tak
nie powiem, że z łapanki, bo na pewno dobrze dobierali tutaj zawodników, ale no ciężko było przypuszczać, że od razu z tak kapitalnym bilansem wystartujecie. No i tutaj naprawdę duże pochwały należą się całemu sztabowi i w ogóle całemu zarządowi drużyny IKP Olimpii. Przejdźmy do spotkania. Zandrowicz w środku pola przechwytuje piłkę. I Lechita Kłecko będzie budował swoją akcję. Z numerem 92 Jakub Wiśniewski, jeden z bliźniaków. Pikul na lewo do Kwaśnika. Kwaśnik występuje dzisiaj w trochę innej roli niż w poprzednim spotkaniu. W poprzednim spotkaniu, podobnie jak Zandrowicz, występował wyżej w linii pomocy. A w poprzednim spotkaniu, przypomnijmy, Jadwiżański Poznań gościł u nas. Mecz skończył się 4-0 dla drużyny Internetowego Klubu Piłkarskiego. Bramki w tamtym spotkaniu zdobywali Krystian Antczak w 29 minucie. Kapitalny rajd przeprowadził lewą stroną, mijając trzech rywali i plasowanym uderzeniem w krótki róg górny pokonał bramkarza gości. Tomasz Kwaśnik to chyba najładniejsza bramka tego spotkania. Szybka decyzja, dołożył stopę. Bramkarz widział, że bramkarz jest na przedpolu. Kapitalnie zmieścił tą piłkę. No i dwie bramki z karnego Urbaniaka. Bardzo pewnie. A my mamy tutaj podgląd na sytuację po zderzeniu. Opatrywany tam doświadczony obrońca Owczarczak. Chyba leci krew zawodnikowi Olimpii. Zobaczymy, czy doprowadzą zawodnika tutaj do pełnej sprawności. Kontynuując wątek poprzedniego spotkania z Jadwiżańskim, no doszło tam też do jednej nieprzyjemnej sytuacji, kiedy to Sebastian Jastrzębski z wielkim impetem wpadł w pole karne, zderzył się z bramkarzem. Pierwsze prognozy były takie, wyglądało to bardzo nieszczęśliwie. Pierwsze prognozy były takie, że ma nawet złamane żebro. Karetka pogotowia musiała być wezwana. Ostatecznie dowiedzieliśmy się później, że nie było konieczności brania karetką zawodnika Olimpii. Jednak sztab szkoleniowy i fizjoterapeuta podjęli decyzję, że trzeba wykonać jakieś badanie. Rentgen został zrobiony, okazało się, że ma tylko stłuczone żebra, mocno stłuczone i decyzją całego sztabu szkoleniowego dzisiaj dali mu odpocząć. Stąd pozycja Kwaśnika na lewej stronie obrony w tym spotkaniu. Życzymy Sebastianowi, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia. A teraz dobre dośrodkowanie, nie, jednak tutaj bramkarz, ale widzisz Damian, że bramkarz ma tu problemy chyba z łapaniem tej piłki. Troszeczkę taka jakby go parzyła. Już zobacz, druga sytuacja. Centra była taka, może nie w bramkę, bo tutaj Motyl starał się dośrodkować piłkę na Sławka Urbaniaka i na Antczaka. Także mówię, no może był troszkę zaskoczony, wiadomo, że tam sztuczna murawa, trochę płata figle. Ale teraz brutalny fał w środku pola. Zobaczmy, czy sędzia zdecyduje się na pokazanie kartonika. Nie, jak widać, i kolejna kontuzja nosa być może, bo jeszcze nie zdążył być opatrzony Owczarczak, a tu już mamy drugą sytuację. Pikul. Z udziałem Pikula Mateusza. Ale chyba nic się nie stało i Sebastian Walkowiak będzie brał się za wykonanie tego rzutu wolnego. Tutaj jeszcze pomoc od Sławomira Urbaniaka. Tak, robi fizjoterapeutę. Tak, tak. Przeciągnął na plecach Mateusza Pikula. Warto znać tutaj takie myki, żeby pomóc koledze szybko. I Sebastian Walkowiak spróbuje wykonać ten rzut wolny. A my zastanawiamy się jeszcze, co się dzieje z Owczarczakiem. Ależ Walkowiak wysoko przenosi piłkę ponad bramką. Szkoda, no niestety nie udało się mimo wszystko. Fajnie, że zdecydował się na taką próbę. Sebastian dysponuje kapitalnym uderzeniem. Tak, wielokrotnie to pokazywał w wielu meczach. Tak, zgadza się. Dlatego mówię, no brawa za próbę. Starał się, że następnym razem uda się troszkę lepiej. No, oczywiście trzeba próbować, no piłka nożna jest grą błędów i Sebastian jest na tyle doświadczony zawodnikiem, że jego nie zraża jedna czy druga nieudana sytuacja. Na pewno będzie próbował jeszcze w tym spotkaniu. Zgadza się, nikt tu nie ma do niego pretensji. Mówię, brawa decyzję, także... Także no zobaczymy, czekamy dalej. Sebastian mimo wszystko nas przekonał, że jeżeli chodzi o uderzenia z dalszej odległości, to jest to jego, można powiedzieć, jakby to powiedzieć? Znak firmowy. Konik, znak konik, firmowy, konik, znak firmowy. Konik, tak, tak. Tak jest. Dobrze, a tu walka w środku pola i sędzia gwizdże w stronę drużyny Olimpii. No na razie tak niebrawo zaczęła Olimpia to spotkanie. Przyznasz, że żadnej jakiejś dogodnej sytuacji nie udało się stworzyć na początku tego meczu. Może teraz coś z tego wyjdzie. Zandrowicz jest, większa liczba graczy w polu karnym, dobre dośrodkowanie. Bramkarz znowu przepuszcza tą piłkę, tam czaił się już Budasz bodajże, jeszcze doszedł do tej piłki. Będzie dośrodkowanie znowu,
ależ tam się zderzyli dwaj obrońcy. Szkoda, że nie wchodził na tą piłkę Daniel. Może udałoby mu się strącić w stronę bramki. No i Lechita Kłecko wychodzi ze swoją akcją. Jeden z braci Wiśniewskich rozpoczyna tą akcję. W środku pola teraz do napastnika Saskowskiego. I świetnie wyjaśnia wszystko Magdziński. Z swojego doświadczenia wiem, że Olimpia zaczyna mecz po 20 minucie, także mówię, no wszystko przed nami jest. No. Też te poprzednie mecze, jak i sparingi, któreśmy rozgrywali, te początki były jakieś takie trochę niemrawe, ale z czasem rozkręcaliśmy się, nabraliśmy pewność siebie, staraliśmy się więcej sytuacji. Tak, zgrywaliście się, tak? Tak jest, wszystko przed nami. A my mamy 14 minutę spotkania i przypomnimy wszystkim tym, którzy dopiero odpalili naszą transmisję. Internetowy klub piłkarski Olimpia przegrywa w spotkaniu u siebie, w spotkaniu na szczycie tej ligi B-klasy. 1-0, 0-1 właściwie, po bramce Kaczora, defensywnego pomocnika drużyny Lechity Kłecko. Widzimy tutaj, Kaczor mi tak troszeczkę przypomina Petera Croucha, który miał okazję występować w Premier League. No nadal występuje w Stoke. Także, zgadza się, także mówię, no jest to zawodnik Dobra sytuacja, szkoda, że Anczad nie doszedł. Dobrze, kontynuuj. Wiadomo, o wysokim wzroście, bo praktycznie ten napastnik ma ponad 2 metry. Ale mówię, jest bardzo zaawansowany technicznie, bardzo dobrze gra w powietrzu i mówię, no niektóre walory, takie jak na przykład dynamika czy technika, tak, gdzieś tam nie są mu obce, mimo wysokiego wzrostu. Ale przyznasz, że dość nietypowa pozycja tutaj zawodnika Lechity, bo rzadko się zdarza, żeby zawodnik obdarzony takimi warunkami fizycznymi występował w środku pola, czasami raczej na stoperze lub na środku ataku. A tutaj no, najwyraźniej musi też mieć inklinację, mówię, do gry takiej zgadza technicznej. Się, tak? Zgadza się, to znaczy, że mówię, no ma na pewno dobry przegląd pola. Zgadza się, może teraz uwaga, tak poczekaj jest. Chwilę, Damian. Zandrowicz w polu karnym. Znów Lechita Kłecko próbowała zagrozić bramce drużyny Olimpii, ale na szczęście nic się tutaj złego nie wydarzyło. Sędzia przerywa grę i od rzutu wolnego zaczęła Olimpia. Tak, mamy również zawodników, którzy są wysocy, mają dobre warunki fizyczne, jak na przykład Jaja Ture czy Busquets z Barcelony. Tak, tak, ale tutaj już o kosmiczne ja nazwiska zahaczyłeś. Oczywiście, że tak, ale mówię, no są zawodnicy, którzy mimo że są wysocy, to zrozumie mi przeszkadza w tym, żeby kreowali grę, także... Tak, zgadza się. Wszystko zależy od trenera, gdzie widzi danego zawodnika, na jakiej pozycji, czy się nadaje, czy nie. I przejdźmy do meczu. Tutaj próbował ładnie Antczak. No Antczak to jest zawodnik, który wywodzi się z futsalu, z tego co wiemy. Były reprezentant Polski w futsalu i podobno charakteryzuje się bardzo fajną szybkością, takim odejściem, ale poczekajmy chwilę. No, więc może zdradzić trochę więcej, jak na treningach to wygląda, bo nam zdążył się już przedstawić w najlepszy możliwy sposób, strzelając 3 bramki w 2 pierwszych występach w nowych barwach. Jak to wygląda na treningach? Więc tak, no za wiele razy nie miałem okazji zobaczyć popularnego Szyby na treningach, ale no co mi się rzuciło w oczy, na pewno wywodząc się z futsalu, krótko prowadzi piłkę przy nodze. Tak, zauważyliśmy to tak, w ostatnim meczach. Często też prowadzi piłkę podeszwą, wiadomo, to jest nawyk futsalowy, ale, tak, ale zgadza mówię, się. No tutaj przechodzi na boisko. Miał delikatny problem na treningach na początku, żeby się przestawić, tak? Tak, jednak plac gry jest dużo większy, nie? Tak, jest zupełnie inna piłka, dlatego no, gdzieś tam dziwa poza dyszkę, ale jeżeli chodzi, mówię, o pojedynki 1-1, czy grę w tłoku, nie ma z tym najmniejszych problemów, jest na pewno dużym wzmocnieniem drużyny, jest bardzo dynamiczny, wie co zrobić z piłką, potrafi się zachować i mówię, na pewno nam tu się przyda. A wiem, że z meczu na mecz, treningu na trening będzie też coraz lepiej. Tak, czyli no, właściwie potwierdziłeś to, co Antczak pokazał w tych pierwszych spotkaniach w 100%. Dobrze, przejdźmy do spotkania. Magdziński w środku pola. Podanie na lewo do Kwaśnika. Ale tak troszeczkę na stojąco mi się tu wydaje. Jedyny teraz, który ruszył, to Budasz. Tak, do akcji ofensywnej. No, gramy w ataku pozycyjnym, także mówię, no zespół Lechit tutaj się ustawił na swojej połowie. Stara się mądrze przesuwać, ale mówię, no ciężko jest coś zrobić. Szukamy gdzieś tej luki, rozgrywamy piłkę, szukamy gdzieś tam tych przestrzeni, żeby te formacje gdzieś tam, mówię, nie zacieśniły się za bardzo. I mówię, no na razie wygląda to nie tak, jakbyśmy chcieli, ale czekam na swoją szansę, mówię. No myślę, że z biegiem czasu, jak ten mecz będzie trwał dłużej, gdzieś tam Lechita trochę tych sił straci więcej i będzie więcej przestrzeni na boisku. Tym swoje szanse. A my tutaj nie zauważyliśmy zmiany, której dokonał trener Gajowiecki. Na boisku pojawił nam się z numerem 90 Maciej Sadłowski i zmienił Owczarczaka, czyli jednak poważniejszy jakiś uraz. I sztab szkoleniowy zdecydował się nie ryzykować zdrowiem tego zawodnika. Ciekawe, czy
Wystarczyło zwykłe opatrzenie, jeszcze widzimy na ławce rezerwowych, coś tam się dzieje w tej sprawie. Teraz w środku pola, no niepotrzebnie pchają się środkiem boiska, ale teraz dobry odbiór. Antczak, o widzieliśmy teraz to zagranie filmowe takie z futsalu, o znowu. Prowadzenie piłki podeszwą, dość nietypowe. Na otwartych boiskach. Magdziński, do środka Pikul. Pikul. Dobre zagranie teraz Daniel. Daniel nie doszedł do piłki niestety. Szkoda. Ładne zagranie tutaj z środka pola Pikula. Daniel, jak wiemy wszyscy, jest liderem klasyfikacji strzelców ogólnie w całej lidze, plus jeszcze najlepszym we własnym zespole. 25 zdobytych bramek to jest bardzo imponujący wynik. Tak dla porównania podam tutaj najlepszego strzelca z drużyny dzisiejszych gości. Kacper Serwatka uzbierał tylko 6 trafień, także widzimy jaka jest przepaść. No gro tych bramek tutaj, bo aż 9 Daniel zdobył przeciwko Jadwiżańskiemu w pierwszej rundzie na wyjeździe. Wtedy padł wynik, uwaga, bagatela 30-0. No ostatnio tutaj Jadwiżański pojawił się na boisku 4-0. Skończyło się dla Olimpii. No i zawodnicy drużyny Olimpii bardzo ciepło wypowiadali się na temat zawodników Jadwiżańskiego. Mówili, że duży postęp poczynili, że lepiej to wygląda z ich strony. No i życzymy tej drużynie, aby się rozwijała i zdobywała jakieś oczka, bo na razie to udało się tylko jedno zwycięstwo osiągnąć i same porażki. I to, co jeszcze tutaj pamiętamy, to kapitalna publiczność, która się tu pojawiła, niczym orkiestra. Fantastycznie przygrywali przy tym meczu, dobrze się to oglądało, ładna pogoda była. I dla takich kibiców na pewno warto podnosić poziom sportowy, żeby mogli oklaskiwać nie tylko bramki swoich przeciwników, ale też swoich własnych zawodników. Zgadza się, no mówię, no ten wynik pierwszy, tam 30-0, który był rekordem, jeżeli chodzi o w ogóle rozgrywki w polskiej lidze, jakikolwiek tam szczebel rozgrywkowy. No tutaj mówię, Jadwiżański podszedł do meczu bardziej ambicjonalnie, też tam gdzieś poczynili jakieś wzmocnienia. Zagrali bardzo ambitnie, wiadomo, nastawili się też na kontry, bo byli też trochę przestraszeni tym pierwszym wynikiem z rundy jesiennej. Zgadza się, musieli być. Tak, a tutaj... Będzie szansa teraz, ale zmarł. Także mówię, fajnie, że takie zespoły grają, podnoszą się, wyciągają wnioski i to jest tylko dla dobra tej ligi. Dokładnie, tak jak mówisz. Przed momentem tutaj mieliśmy taką, no może nie stuprocentową okazję, ale taką 80 bym powiedział. Daniel na boku pola karnego próbował zaskoczyć bramkarza strzałem po długim rogu, ale o tym za moment. Wiśniewski. Serwatka, najlepszy strzelec zespołu z Kłecka. Walkowiak świetnie odbiera piłkę w środku pola, inicjuje atak do przodu. Antczak rusza teraz. Dobrze do Sławka Urbaniaka. Sławek Urbaniak rozgląda się, dobra piłka diagonalna. Tam Budasz próbował przechwycić futbolówkę, dobrze się zastawia. Czy opanuje piłkę przed końcem boiska? I obrońcy Kłecka wybijają na aut. Będzie stały fragment gry dla drużyny Olimpii. Paśnik podbiega do piłki. No ucieka nam tu trochę czas. Warto by było, żeby jakąś akcję zaczepną czym prędzej zawodnicy Olimpii skonstruowali. Ale teraz szansa, będzie bramka. Nie, niestety. Ależ kapitalnie wrzucał tą piłkę Kwaśnik. Takie strzelenie w stylu Stevena Gerrarda. Pamiętam, lubił takie ostre piłki bić w pole karne. Niestety Antczak tutaj nie doszedł do tej piłki i przeszła obok. Mamy 22 minutę spotkania. Od bramki zacznie Daniel Wojciechowski. Kapitalnie Walkowiak w środku wygrywa tą walkę o główkę. Tutaj wydaje mi się, że był faul. Przestawiał zawodnika, który już wyskoczył w powietrze. Sędzia jednak nie zareagował. I drużyna Kłecka. Olszewski rozpocznie z autu. Piłka w powietrzu. Strzelenie w pole karne wyjaśnia Kwaśnik. Teraz pojedynek dwóch siódemek. Walkowiak wygrywa. Uderzenie z daleka. Dobra próba. Ale Lesiński na posterunku nie miał najmniejszych problemów z wyłapaniem tej piłki. W ogóle to boisko czasami przyprawia takie problemy zawodnikom. Jak wieje duży wiatr, to bardzo trudno się gra w takich warunkach, ale teraz Walkowiak w środku pola. Dobrze tam wychodziło dwóch napastników Olimpii.
Antczak niestety nie doszedł do piłki, Budasz przechwytuje. Po prawej stronie Daniel dobrze się pokazuje, nie widzi tego Budasz. Rozgrywali tutaj w środku pola, nic z tego nie wyszło i kontra Kłecka. Tomkowiak stracił. Faśnik wraca ładnie. I Magdziński będzie budował atak od nowa. Wspominaliśmy o twojej kontuzji. Jest też kilku innych zawodników, którzy nie mogą być brani pod uwagę przez trenera Dariusza Gajowieckiego. Są to tacy gracze jak Adam Bogalski, który niestety do końca sezonu nie będzie już mógł być brany pod uwagę. Tutaj Sebastian Walkowiak w rozmowie ze mną wczoraj opowiadał mi o tym zawodniku, który ma podobno fantastyczny wpływ na szatnię, a to jest też ważne. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Jest też wspomniany Jastrzębski, ale powinien być brany pod uwagę przy następnej kolejce. Szymon Czarnota, tutaj wiemy, że leczył zerwanego Achillesa. Podobno trenuje już indywidualnie i czeka na pozwolenie od specjalistów na dołączenie do treningów z pełnym obciążeniem. Także jego powrót zapowiada się rychło i na to liczymy. No jesteś też ty, ale o tobie już mówiliśmy. No tak, zgadza się. No, mam nadzieję, że chłopacy szybko wrócą do zdrowia. Wiadomo, Szymon już tutaj trenuje od dłuższego czasu. Indywidualnie na pewno będzie to spore wzmocnienie dla zespołu, tak? Zarówno jeżeli chodzi o czysto piłkarski, jak i mentalny, ponieważ też ma, wiadomo, wpływ na szatnię. Bardzo wygadany człowiek. Pozdrawiamy cię, Szymonie. Pozdrawiamy. Tak. No mówię, no Adam, szkoda Adama, bo graliśmy też sparring, bodajże to był Swarzędz, tak? Gdzieś tam mu się kolano wykręciło, szkoda, bo mówię, no to przygotowanie do sezonu. Są ciężkie kontuzje kolana. Tak, zgadza się, no mówię, no wszyscy jesteśmy z nim, liczymy na to, że szybko wróci do formy, czekamy na niego, na pewno wzmocni też rywalizację. Ale moment teraz Urbania, gdy dochodzi do piłki, tam kapitalna przebitka Walkowiaka, nie odstawił nogi, wygrał tą walkę w środku pola i była sytuacja, stworzyła się. Także mówię, no Adam też tam wzmocni gdzieś rywalizację w bramce, Kamil wiadomo, jak będzie czuł tam gdzieś ciśnienie na plecach, to będzie bardziej, może nie bardziej się starał, bo się stara cały czas, ale gdzieś ta presja bardziej wpływa motywująco na obydwu zawodników na tej samej pozycji. Zawsze tak jest, rywalizacja na pewno czyni postęp w każdym zespole i oby jak najwięcej takich sytuacji się zdarzało. Tutaj Sebastian ostatnio też w jednym z wywiadów mówił, że na pewno będziecie wzmacniać zespół po sezonie, i bo tutaj o awansie to już chyba nie należy myśleć, tylko zakładać, że takowy nastąpi. No po dzisiejszym zwycięstwie byłaby na to dużo większa szansa, ale niestety na razie przegrywamy 1-0. No zgadza się, mówię, no awans można powiedzieć, że jest w naszych rękach, tak? Wygramy parę meczy, zepniemy się na te parę kolejek i można myśleć o następnym sezonie. Wiadomo, mamy też jakieś tam swoje cele. Dlaczego arbiter teraz używa gwizdka? Co tam się dzieje? Tam chyba zdenerwował się Budasz. Czerwona kartka, proszę Państwa, wylatuje strzelec bramki drużyny Lechity Kłecko. Kaczor opuszcza boisko decyzją arbitra. Co tam się wydarzyło? W ogóle nie zauważyłem. Widziałeś może? Nie. Skupiłem się na rozmowie, także nie wiem. Może tam doszło do jakichś rękoczynów. I żółty kartonik też dla Budasza. Dobrze, że nie czerwona kartka. No teraz będzie większa szansa, więcej miejsca zrobi się na boisku. Będzie też okazja do rzutu wolnego, które dobrze bije Sebastian Walkowiak. Już widzimy, właśnie zmierza po futbolówkę, ma ochotę, apetyt na wykonanie tego stałego fragmentu gry. No tak, niecodzienna sytuacja. Tak, zgadza się. No nie wiem, może gdzieś tam doszło do rękoczynu, może jakiś łokieć poszedł, czy... Tak. Czy coś, jakaś pyskówka. Musiało to być dość brutalnie, bo sędzia tutaj się nie patyczkował. Natychmiast wyciągnął czerwoną kartkę, nie miał żadnych wątpliwości. No i będziemy mieli kapitalną okazję do tego, żeby wyrównać. No jeżeli o tą odległość, to mówię, no obstawiam Sebastiana Walkowiaka u Mateusza Pikula. Dysponujemy kapitalnym uderzeniem zza pola karnego. No zobaczymy jak to rozegrają. Mają czas, tak? To jest ich stały fragment gry. Tak, możemy powiedzieć, że szkoda, że nie ma nawrotnika, nie? Bo też lubi bić rzuty wolne. No zgadza się. Oczywiście nie oddałby tej piłki wspomnianym dwóm. Wiadomo. Każdy walczy o swoje. Ale widzimy, Sebastian już jest zdecydowany, jeszcze tutaj z wiatrem grają teraz zawodnicy Olimpii, także piłka nabierze na pewno większej prędkości, wystarczy trafić w bramkę, zdawałoby się myśleć. No zobaczymy, jak rozwiąże ten stały fragment gry kapitan zespołu Olimpii. Pamiętam w jednym z meczy sparingowych, już nie pamiętam przeciwko komu, ale z lewej strony boiska na tą samą bramkę kapitalnie wykonał rzut wolny w samo okienko.
No liczymy na to, że... Chyba to było z Avią. Tak, z Avią kamionki, dokładnie tak. 2-2, fantastycznie tam zaczęli to spotkanie. 2-0 prowadziła drużyna Olimpii. Przypomnijmy, że Avia jest wyżej notowanym przeciwnikiem, gra w wyższej lidze. No i niestety udało im się doprowadzić do remisu w tym spotkaniu, ale było to tylko spotkanie kontrolne, więc nie ma co tutaj rozpamiętywać tego wyniku. Ja mówię, że będzie szał tam, gdzie stoi bramka. Jest sygnał, Walkowiak i... Kapitalna bramka! Brawo, Sebastian Walkowiak! Tak jest. No, jak przystało na kapitana, tak jest. Jak przystało na kapitana, no fenomenalnie uderzył tą piłkę Sebastian. No, kto jak nie kapitan ma brać na siebie ciężar wyrównania w takim spotkaniu. No, fantastyczny gol. No, palce lizać. Myślę, że już chyba ładniejsza bramka dzisiaj nie może paść. No chyba, że z uderzenia Sebastiana Walkowiaka. No, to no, będzie miał okazję się wykazać. No i co? Nagle diametralnie w minutę zmienia nam się sytuacja. Czerwona kartka dla jednego z zawodników Lechity Kłecko, dla zdobywcy bramki dla tej drużyny, Michała Kaczora. Rzut wolny, wykonany fantastycznie przez kapitana zespołu Sebastiana Walkowiaka. Grają jednego więcej. No i czego możemy się spodziewać? No teraz chyba ruszą zawodnicy Olimpii do częstszych ataków i na pewno będą starali się szybko tutaj przypieczętować prowadzenie jeszcze w tej połowie. Zgadza się. No Sebastian mówi, wybrał to trudniejsze uderzenie, tak? Czyli nie nad murem, tylko tam, gdzie stoi bramkarz. No, ale no, kto jak to, ale chyba Sebastian może sobie pozwalać na takie uderzenia. Zgadza się. Uderzenie ma bardzo precyzyjne, bardzo, bardzo mocne, także nie udowodnił też w sparingach. Świetnie to zrobił. Super, super uderzenie, bramkarz absolutnie bez szans, także brawa dla Sebastiana. No, dziękujemy Sebastianowi, bo tym samym poprawił nam tutaj humory. Troszeczkę wieje, zimno, ale rozgrzał nas tą bramką zdecydowanie. I zobaczmy znów strzelec bramki przy piłce. I do ataku ruszają zawodnicy Olimpii. Zandrowicz, Walkowiak. Na pewno zejdzie teraz troszeczkę powietrza z drużyny z Kłecka. Troszeczkę będzie trzeba przestawić. To widzimy już tutaj jeden wysunięty napastnik, reszta zespołu się cofa. To się dzieje zawsze podświadomie po stracie bramki, prawda? Zgadza się. No mówię, najgorsze są te 2-3 minuty po stracie gola. Wtedy jesteśmy narażeni i na stratę, i na też strzelenie bramki, tak? Bo jest ta dekoncentracja w zespołach. Tak? I mówię, no te pierwsze minuty po czy stracie, czy strzeleniu gola trzeba mówię, zawrzeć szyki, skoncentrować się, bo jesteśmy narażeni na to rozluźnienie, tak? Tak, tak kolokwialnie mówiąc, nie dać się ukuć ponownie, ale kolejna sytuacja, no świetne podanie Walkowiaka teraz z głębi pola, to też jest jego zagranie firmowe, nie tylko strzały z dystansu, ale też kapitalne podania prezentował niejednokrotnie nam tutaj. Daniel doszedł do tej piłki, niestety nie opanował jej w należyty sposób, no i ostatecznie nie udało się tutaj zdobyć bramki na 2-1, to jest to, o czym przed sekundą mówiłeś, że no trzeba się skupić, skoncentrować w tych minutach po stracie bramki, no była okazja, żeby wykorzystać kolejny brak koncentracji drużyny z Kłecka. Niestety nie udało się, liczymy na więcej. Kapitalne podanie po raz kolejny niestety za mocne. No rozkręca nam się to spotkanie, podoba nam się taka sytuacja. Od bramki rozpocznie Daniel Wojciechowski. Wysoka piłka, walka Zandrowicz. Pomimo, że niższy o głowę wygrywa ten pojedynek. I sędzia użył gwizdka, będzie piłka dla drużyny z Kłecka. Wykonawcą będzie zawodnik z numerem 18. Krzysztof Kubalewski, kapitan tego zespołu, już przegrał piłkę na prawo. Wiśniewski, Krieger, wygrał tam przebitkę. Olszewski i znów Walkowiak w środku pola, teraz Wiśniewski odbiera. Niecelne zagranie Sebastiana i będzie kontra. Antczak, ruszają. Ma po bokach dwóch zawodników. Urbaniak tutaj, mijankę robią. Świetnie Antczak prezentuje swoją prędkość. Antczak, jak rozwiąże tą sytuację, niestety wysoko nad bramką, szkoda, ale bardzo dobra brawo akcja za próbę. Tak jest, bardzo dynamiczne wejście, tak, wziął na siebie piłkę, wziął na siebie grę, starał się dograć wzdłuż bramki, niestety się nie udało, ale brawa za próbę. Tak, trzeba próbować, ale kapitalna prędkość, tutaj obrońca z Kłecka nie miał najmniejszych szans, żeby dogonić rozpędzonego Antczaka. Świetnie, rozwija nam się to spotkanie tutaj. No na razie myślę, że zasługuje na miano szlagieru tej kolejki. Tak, mecz jest bardzo wyrównany, także mówię, no to zobaczymy. Grają pierwszy zespół z drugim. Wiadomo, jaki jest prestiż tego meczu. Tak. No zobaczymy. Gramy w przewadze, zobaczymy. No, Saskowski, długa piłka. Teraz do zawodnika z numerem 10, przepraszam Ciebie. Do Wiśniewskiego, ale ten ostatecznie nie doszedł. Na pewno Kłecko tutaj nie da za wygraną. Będzie starało się gdzieś tam szukać swoich szans w kontratakach, mimo tego, że grają jednego mniej. No my musimy, mówię, być cierpliwi, nie? Zgadza się. Szanse przyjdą na pewno, bo grają zawodnicy Olimpii
w przewadze jednego gracza i tutaj trzeba mądrze rozgrywać tę akcję, czasami nawet zamęczyć podaniami. Niech drużyna Skłecka sobie biega za piłką. No teraz niepotrzebna strata Sadłowskiego, ale odzyskał piłkę. Dobrze powalczył po stracie. Podoba nam się taka postawa. Także, tak jak wspomniałem, no, trzeba tutaj grać piłką po prostu. No. I jak to mawiał klasyk, więcej biegasz, bardziej się męczysz. I bardziej jak biegasz za piłką. Dokładnie, dokładnie. I to na pewno działa na korzyść drużyny, która prowadzi grę. Świetnie, Walkowiak znowu w środku pola. Teraz długa piłka do Anczaka, może wykorzystać swoją prędkość. Wyszedł w powietrze. Walka z dwoma obrońcami skończyła się niepowodzeniem. Dobrze przechwycił obrońca drużyny Skłecka Krieger. Ale znowu budują akcję piłkarze Olimpii. Będzie uderzenie, nie? Walkowiak wstrzymał się z decyzją. Cofa piłkę do tyłu. Zandrowicz. No widzimy, jak dużą liczbą graczy teraz przeniesie się piłkarze Olimpii na stronę swojego rywala. Dobrze to wygląda w tym momencie. Próba zagrania do Sadłowskiego, który był szeroko ustawiony. Nic z tego nie wyszło. I Zandrowicz spokojnie przegra przez tył do doświadczonego Magdzińskiego. Pikul pokazuje się do gry w środku pola. Piłka idzie do niego. Fantastycznie lewą stroną Kwaśnik się podłącza. W ogóle podobają mi się te skrzydła drużyny Olimpii. To jest pewnie zamierzony efekt, jaki żąda tutaj Dariusz Gajowiecki. Czy to Zandrowicz, czy to Kwaśnik. Kwaśnik też na prawej pomocy czasami biega. Czy to kontuzjowany Jastrzębski też potrafi się podłączać do akcji ofensywnych. Jastrzębski jak na obrońcę lewego. 6 trafień w tym sezonie to też całkiem niezły wynik, ale poczekajmy. Pikul bardzo dobrze tutaj próbował, przyjął na dwa razy od razu. Na dwa razy przyjął i uderzył, oddał strzał. Tak, bardzo ładnie się, to wyglądało. Mówię, no tutaj, jeżeli chodzi o Olimpię, jest duża wymienność pozycji, także mówię, no tak samo jak i Kwaśnik, i Sebastian Jastrzębski mogą grać na obronie, i na pomocy, i w środku pola, dlatego mówię, to jest tak duża rotacja, że tu każdy może strzelić gola, każdy się uzupełnia, każdy się asekuruje, dlatego tak mówię, no to akurat wpływa na to, że Olimpia jest na tym miejscu, na jakim jest. Tak, że, no i nie, że jest wszechstronność. Zgadza tak? się, no właśnie chciałem powiedzieć, że to jak bardzo wszechstronnych ma Dariusz Gajowiecki do dyspozycji, daje mu duży komfort pracy, bo gdy wypada jedno ogniwo, może skorzystać z następnego zawodnika i tak w kółko, na każdej pozycji. Widać, że jest tutaj duża wymienność pozycji. Zawodnicy naprawdę radzą sobie wyśmienicie na każdej, na której występują i no fantastycznie, no tak powinno wyglądać właśnie we współczesnym futbolu drużyna. To są chłopcy, co grają po 20 lat w piłkę, dlatego mówię, przekwalifikowanie ich na przykład, nie wiem, z pozycjika na bocznego obrońcę nie robi problemu. Nie stanowi problemu, tak. Zgadza się, dlatego mówię, no to jest wszechstronność, tak? Zgadza się. Kwaśnik na lewej stronie, pojedynek 1-1, minął swojego rywala, Kwaśnik ma szansę dośrodkować. Teraz dwóch rywali doskoczyło do niego, ładnie utrzymał się przy piłce, przegrał piłkę przez Magdzińskiego. Magdziński będzie szukał drugiego zagrania, niestety do nikogo. I wyjaśniają tutaj sytuację zawodnicy Lechity Kłecko. Wiśniewski wychodzą z kontrą teraz. Saskowski tutaj walka z Walkowiakiem, ale sędzia użył gwizdka, jest faul dla drużyny Kłecka. No, taki faul trochę niezrozumiały, ponieważ zawodnik Kłecka utrzymał się przy piłce, nie było jakiegoś tam wielkiego kontaktu fizycznego. No niepotrzebnie sędzia użył gwizdka. Tak, była korzyść oczywiście, zawodnik Kłecka był przy piłce. Tak, tego, wydaje mi się, że powinien sędzia ustalić jakiś pułap dozwolonej gry. Najlepiej, żeby był to troszeczkę wyższy pułap. Niech da pograć zawodnikom, wtedy mecz jest atrakcyjniejszy i lepiej się to ogląda po prostu. Wiadomo, że dobry sędzia to taki, którego nie widać tak w trakcie spotkania i tego życzymy trójce arbitrów dzisiaj. Mimo wszystko na ich pracę nie możemy narzekać, tak? Nie, bardzo ładnie prowadzą. Bardzo no jednak tutaj wspominałem przed spotkaniem, że jest to sędzia ze szczebla centralnego, tutaj sędzia główny. Jeden nabiera doświadczenia i sędziuje na boiskach B-klasy, ale mamy też jednego, który na linii, który sędziuje w A-klasie, czyli też w jednej klasie rozgrywkowej wyżej niż ta. Także skład sędziowski, myślę, jest odpowiedni na taki szlagier, jaki dzisiaj tutaj przed nami. A my mamy tutaj jeszcze taki kolejny smaczek. Taką podróż sentymentalną odbywa tutaj trzech ludzi związanych z Olimpią. Gdyż trener drużyny Olimpii, Dariusz Gajowiecki, Daniel Magdziński, obrońca środkowy, i Sławek Urbaniak byli
zawodnikami Lechity Kłecko w przeszłości, w okresie, kiedy ten zespół grał w czwartej lidze, także na pewno odczuwają tutaj jakiś taki dodatkowy dreszczyk emocji. Może właśnie chciałem Cię spytać, jak to wygląda? Pewnie niejednokrotnie miałeś okazję grać, czy nawet przeciwko Lechowi. Jak to się czuje, jak grasz z byłymi kolegami, z byłym klubem? Znaczy wiadomo, że jesteście po najlepszej stronie, jeżeli... No właśnie, mówię, takie dodatkowe emocje są towarzyszą tak, takiemu czemuś? Tak, są. Wiadomo, tam mówię, no czasami też zawodnicy mówią, że to jest zwykły mecz, ale tak nie jest. Tak naprawdę. No wiadomo, że nie jest. Tak się tylko mówi, żeby siebie uspokoić. Tak, chcesz się pokazać, że jednak gdzieś tam, nie wiem, może nie dostajesz szansy, czy gdzieś tam troszeczkę może się odegrać po drodze, tak. Żeby się odegrać, że ktoś tam może, nie wiem... Zauważył ponownie. Złą decyzję, że mimo wszystko należało ci się miejsce w zespole, czy tam... Tak, no, tak. Że takie są rzeczy, tak? Zgadza się. Mówię, jednak chodzi nawet o takie inne tam mecze międzypaństwowe, zawsze przeważnie stawia się na zawodników, którzy grają po swoim byłym klubom, strzelą bramkę i tak, zgadza się potwierdza, tak? Jest jakaś tam dodatkowa motywacja i... No właśnie dlaczego... To jest normalne, wiadomo. Tak, dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że właśnie wiele takich sytuacji w tym światowym futbolu jest takich, że właśnie były zawodnik wystawiony na swoją byłą drużynę bardzo często właśnie ma taką podwójną motywację, zdobywają ładne bramki ci piłkarze. No i dlatego stąd moje pytanie właśnie do Ciebie. Czyli potwierdza tak, się mówię, to co miałem w głowie. To jest akurat normalne. No niby tak, zawodnik... Ale uwaga, poczekaj chwilkę. Daniel teraz przegrał pojedynek 1-1 z Wiśniewskim. Znowu Walkowiak, kapitalna, penetrująca piłka. Przecież, ale tam nieładne zachowanie. Tu nie wiem, czy sędzia nie powinien upomnieć zawodnika drużyny Kłecka. To jest chyba Wiśniewski, jeden z trójki braci występujących w drużynie Lechity Kłecko. Ależ tam się wydarł na sędziego bocznego i tak, będzie żółty kartonik, tak jak przewidywałem i teraz jeszcze pyskuje. No może się to skończyć za chwilę drugą żółtą kartką. A my dobiegamy do 40 minuty tego meczu. Ciężko powiedzieć tam, czy miał rację akurat zawodnik z Kłecka, ale mówię, dyskusja jakakolwiek z sędzią, no wiadomo, że nie tak. Przyniesie zamierzonego efektu. Lepiej, mówię, pomyśleć sobie coś po cichu, poprzyklinać nawet, tak, tak w myślach. Tak. Ale nie osłabiać zespół. A tu sposób, widzę tak Wiśniewski, najmniejszy, najgłośniejszy. Często tak bywa właśnie. Takie najmniejsze pieski czasami najgłośniej szczekają i tutaj Wiśniewski zaprezentował nam. No ale mówię, jeżeli chodzi o kontakt z sędzią akurat, to niczego dobrego nie prowadzi, może tylko osłabić zespół i mówię, trzeba zacisnąć zęby, grać swoje, tak, jest 1-1 i... Zgadza się, a w ogóle najgorsze co może się zdarzyć to czerwona kartka po dyskusjach albo po takich dziwnych sytuacjach, wtedy osłabić głupio zespół, głupio by to wyszło, na pewno drużyna mogłaby mieć spore pretensje do takiego zawodnika. Tu widzimy teraz zawodnicy z Kłecka próbują się jakoś dodać sobie nawzajem otuchy na te ostatnie minuty pierwszej połowy. Walkowiak kapitalne zawody rozgrywa, przyznasz, ale teraz świetnie, Antczak czy będzie? 2-1 niestety nie. Szkoda, bardzo fajnie sobie poradzą sytuację, świetne podanie Walkowiaka. Tak, no kolejny już. Ze straconej piłki gdzieś tam sobie wywalczył sytuację sam na sam. No brakowało precyzji. Tak, dobrze się przepchnął tam Antczak tak w polu karnym. Niestety na posterunku lub stety dla drużyny Lechity Kłecko stanął na wysokości zadania bramkarz Wojciechowski. W ogóle tak patrzę na bramkarza Lechity Kłecko i takie słabe warunki. Tam sygnalizuje zmianę, chyba się mocno zderzył z Antczakiem. No wiemy, że Antczak to jest taki postawny chłopak i ucierpiał, trzyma się za biodro Wojciechowski. Prosił o zmianę, myślę, że do przerwy dotrzyma. Właśnie tak myślałem, że trener pewnie do przerwy nie będzie nic zmieniał. Tak, może te 15 minut da mu troszeczkę odetchnąć, ale Antczak, zobaczmy, Daniel teraz próbuje uniknąć spalonego na lewej stronie. Antczak teraz wprowadza do gry Budasza. Antczak w środku pola rozejrzał się do Pikula. Pikul, jak rozwiąże tą sytuację? Jedno kółeczko, drugie i Walkowiak. Po lewej stronie, po prawej, przepraszam, Sadłowski. Teraz on przy piłce będzie miał okazję do dośrodkowania. Zawodnik z numerem 90. Dośrodkowanie. Ale po bloku tutaj jeszcze środkowym świetnie Antczak odbiera tą piłkę. Antczak, przednie dwóch rywali do Sadłowskiego, do tyłu, spokojnie rozgrywają tą akcję. Będzie faul i będzie kartka zapewne, czy to jest Wiśniewski. Będzie żółty kartonik i wyleci z boiska. Moim zdaniem powinien dostać żółtą kartkę za to zagranie. Bardzo brutalne wejście, tutaj sędzia czy go oszczędzi. Pewnie ma w głowie jeszcze tą sytuację, kiedy dał mu żółty kartonik za pyskówkę. Zgadza się, sytuacja jest zupełnie bez sensu. Nie był w stanie dojść do piłki nawet, nie był blisko przeciwnika. Poczekajmy, zobaczmy, czy sędzia użyje kartki. Czy nie, poucza tylko zawodnika, bez sensu totalnie. Wydaje mi się, że powinna być druga żółta kartka i powinien zostać wykluczony drugi zawodnik, Lechity Kłecko. No dziesiątkuje nam się tutaj zespół drużyny Olimpii, już boisko opuścił Owczarczak, kontuzja łuku brwiowego bądź nosa, nie widzieliśmy dokładnie.
dowiemy się w przerwie, co się dzieje z doświadczonym obrońcą Olimpii, teraz Sadłowski. Mamy nadzieję, że nic groźnego nie stało się w tej sytuacji. Dużo szczęścia miał Wiśniewski. No oby nic sędzia oszczędził go tutaj. Z Maciejem Sadłowskim, ponieważ niedawno dopiero wszedł. Mówię, gdzieś tam zaczął być aktywny na tym prawym skrzydle. No mówię, no bez sensu zachowanie zawodnika Lechity Kłecko. Nie miał szans dojść do piłki. To był taki, można powiedzieć, brutalny faul. Tak, ale kompletnie nie rozumiem postawy sędziego Macieja Pelki z Poznania, który tutaj w jednej sytuacji taki delikatny faul nastąpił w środku pola. Mówiłeś, że niepotrzebnie użył gwizdka. Zgadza się. No więc jeżeli w takiej sytuacji użył gwizdka, to jak mógł tutaj nie pokazać żółtej kartki? No, myślę, że jakby to był pierwszy faul tego zawodnika, byłaby ewidentna żółta kartka. W tej sytuacji wiadomo, czym by to się skończyło, czerwoną tak, kartką. Zgadza się. Myślę, że następne takie wejście. Tak, myślę, że teraz zgadza się w nie, drugą żółtą i czerwoną kartką. Na pewno. Budasz. Budasz będzie dośrodkowywał. Dobra piłka, przebiegają tam zawodnicy obu zespołów, ale dobrze wychodzi obroną ręką Daniel Wojciechowski z tego wszystkiego i rozpoczyna akcję swojego zespołu. Dwóch zawodników, Saskowski teraz faulowany. Nie była to groźna sytuacja, nic wielkiego się nie stało. Jedyne faul taktyczny, faul tak, zgadza się, jedyne tak. Właśnie co chciałem powiedzieć, to że sędzia mógłby tutaj zareagować kartonikiem ze względu na faul taktyczny. Ale dobrze, że Magdziński przerwał tą akcję w zarodku, pomimo że atakowało tylko dwóch graczy Lechity Kłecko. Lepiej przerwać taką sytuację niż później mieć problemy z wybronieniem tego wszystkiego. Czasami cel uświęca środki. Tak jest. I rozpoczną piłkarze Lechity, przepraszam, Olimpii. Teraz niepotrzebnie to puścił Pikul, ale brawo. Ostatecznie Zandrowicz świetnie wyjaśnia sytuację, podając do Lesińskiego. Pikul tam trochę niepotrzebnie puścił, nie daje się piłce kozła zrobić, zwłaszcza w środkowej strefie boiska pod bramką. Lepiej trzeba wyjaśnić taką sytuację. Odrobinka chaosu tutaj na końcu tego spotkania nam się wdarła, pierwszej połowy. Ostatnie już minuty, 45 minuta minęła właśnie, za moment arbiter pewnie użyje gwizdka, dobra połowa myślę, co? Zgadza się, no mówię, no Lechita miała jedną sytuację z tego fragmentu gry, Olimpia praktycznie cały czas operuje piłką na połowie przeciwnika, gdzieś tam szuka swoich szans, no wiadomo, teraz w przewadze liczebnej, tak? Po czerwonej karcie dla... Tak, zgadza się, dużo łatwiej gra się piłkarzom Olimpii w tym momencie. Zgadza się, no grają atakiem pozycyjnym, tak? Bardzo dobrze, bo mówiliśmy o tym, jak jest więcej miejsca na boisku, trzeba grać pozycyjnie. Gdzieś tam szukają, mówię, gdzieś tam... Rozciągają tę grę i szukają prostopadłych podań. Ale jeszcze jest szansa, kapitalna sytuacja, tutaj Kwaśnik świetnie na pełnym biegu mija swojego przeciwnika. Przekłada sobie piłkę z lewej nogi na prawą i oddaje strzał. Nie jest to jego akurat... No więc właśnie, nie jest to jego najsilniejsza strona, to jest lewonożny zawodnik. Tak, lewonożny zawodnik, ale mówię, no też... Ale soczyście uderzył tą piłkę, także siedzi mu. Też również na prawej pewny punkt drużyny dzisiaj, naprawdę. Zgadza się, bardzo dobry występ. Wspomniałem o tym, że przesunięty został z lewej strony pomocy do obrony z konieczności. Bo jak wiemy, Sebastian Jastrzębski jest kontuzjowany. I kapitalnie wywiązuje się tutaj z zadań, jakie nakreślił mu Dariusz Gajowiecki. Ciekawe, ile minut tutaj arbiter przedłuży to spotkanie w pierwszej połowie. I właśnie kończy się pierwsza połowa spotkania. Mamy remis 1-1. A my za moment na wizji będziemy podsumowywać to spotkanie, także zostańcie z nami.
na wizji, tak wygląda właśnie Damian Nawrocik. Ładnie ukłonimy się. 16 kolejka, jak na razie spotkanie zasługuje na miano szlagieru tej kolejki spotkań w B-klasie. Kapitalny mecz. Na początek dobrze zaczęli piłkarze drużyny gości. Szybko zdobyta bramka przez Michała Kaczora. Później odpowiedź Walkowiaka z rzutu wolnego, kapitalne uderzenie, no podobało nam się to. Rozkręcali się nam tutaj z minuty na minutę zawodnicy Olimpii i właściwie ciężko wskazać jakieś słabe punkty. Mieliśmy też czerwoną kartkę właśnie wspomnianego wcześniej Kaczora, który zdobył bramkę dla drużyny Lechity Płocko. Powinna być również czerwona kartka dla jednego z piłkarzy, dla Wiśniewskiego, jednego z trzech braci, który występuje w drużynie Lechity. Jakie rady dałbyś drużynie Olimpii, swoim kolegom na następną część gry? Przede wszystkim cierpliwość, tak? Wiadomo, że ten pierwszy kwadrans był trochę coś nerwowy, tak? Wcześniej bramkę w tym fragmencie gry. Gdzieś tam, mówię, była bierna postawa obrońców, tak? Zawodnik Lechity strzelił bramkę praktycznie nieatakowany, tak? Z głowy. Piłka przeszła po rękach Kamila. Później doszliśmy, wiadomo, do głosu. Prowadziliśmy grę na połowie przeciwnika, staliśmy się w jakieś tam sytuacje, może nie były to 100% sytuacje podbramkowe, ale gdzieś tam ta kontrola była nad tutaj meczem. Kapitalną też jest Sebastiana Walkowiaka, tak? Zasłużona czerwona kartka. Także mówię, no kapitalne uderzenie Sebastiana z rzutu wolnego. Zdawało mi się, że strzeli nad murem, ale żeśmy też rozmawiali, tak, że uderzy tam, gdzie stoi bramkarz. Bramkarz chyba tego się nie spodziewał. Tak, nie miał najmniejszych szans, żeby tą piłkę złapać. Później mówiliśmy o faulu w bocznym sektorze boiska. Tak, no powinna być absolutnie druga żółta kartka dla zawodnika. Tam sędzia chyba... To znaczy wydaje się, że trochę mu wiadomo, że dał mu ostrzeżenie, ponieważ to był drugi jego faul. Tak, no wcześniej, dostał... wcześniej była pyskówka. Zgadza się, tak. Złożył tą kartkę, mi się wydaje, że dał mu ostrzeżenie. Powinna być druga żółta, gdzieś tam pogroził mu palcem, powiedział, że w następnym wypadku dostanie drugą żółtą i wyleci z boiska, także wziął chyba sobie to do serca. Gdzieś tam końcówka była pod dyktando IKP Olimpia Poznań, stwarzyliśmy sobie sytuację, nie były jakieś tam, mówię, 100%, ale gdzieś tam zagroziły bezpieczeństwem bramką Lechity Płocko. Jestem dobrej myśli, gramy w przewadze, mamy drugą połowę, tak, na siebie, doświadczony zespół, także cierpliwości sytuacje się stworzą. Trzeba wychodzić co będzie. Tak jest. Ja również jestem dobrej myśli. Myślę, że taki plan podstawowy na drugą połowę, na początek tej drugiej połowy, to powinno być szybkie zdobycie bramki przez drużynę IKP i później kontrola tego spotkania, ponieważ grają przecież, przypomnijmy, w przewadze jednego zawodnika. Zapraszamy na drugą połowę. Zostańcie z nami. Dziękuję. Dziękuję. Damian, ty cicho mówiłeś, musisz głośniej. Wiem. Zasuwaj głośno.
Sędzia z Poznania dał sygnał do pojawienia się obu zespołom w tej 16. kolejce. Przypomnijmy, odbywa się tutaj szlagierowe spotkanie B klasy. Dwie drużyny, które zajmują szczytowe miejsca w tabeli. Wynik to 1-1, kapitalna bramka Walkowiaka. No i zobaczmy, jakie plany tutaj snują drużyny na drugą połowę. No wydaje mi się, tutaj trener Gajowiecki ustalił plan taki, żeby po prostu być cierpliwym, tak, czekać na swoją szansę. Mamy przewagę jednego zawodnika, gdzieś to zmęczenie Lechii Tykłocko przyjdzie i będziemy mieli swoją szansę na zdobycie gola, gdzieś tam ktoś nie zdąży. Będzie szansa na prostopadą piłkę do jednego, jak i drugiego skrzydłowego, bądź też napastnika. Także mówię, no cierpliwość, tak? Mamy tak doświadczony zespół, że wiemy... Do boju, panowie! Mamy też 45 minut czasu, gdzieś tam sytuacja się stworzy, tak? Wiadomo, że Lechita w tym, wiadomo, składzie jednego zawodnika mniej, będzie się czaiła na kontry. Będzie nasza też szansa na to, żeby szybko przejść piłkę, przejść do kontrataku. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trwają tam jeszcze jakieś dyskusje z arbitrem, być może jeszcze omawiają tą sytuację z Wiśniewskim. Myślę, że nie mają najmniejszego sensu tutaj jakiekolwiek protesty. Zawodnik tutaj moim zdaniem powinien wylecieć z boiska. No zgadza się, decyzja sędziego jest ostateczna, to już teraz nic nie zmieni. Tak jest, dostał jeszcze jedną szansę. Wydaje nam się, że przy najbliższej okazji najmniejsze przewinienie będzie tutaj surowo karane przez arbitra i wtedy możemy oglądać 9 zawodników na boisku. Ciekawe też, jak rozpocznie Lechita tą drugą połowę. Myślę, że przy stracie jednego zawodnika będą czekali na swoje szanse, zamkną się troszeczkę na własnej połowie i spróbują jakiegoś kontrataku, może stałego fragmentu gry. To myślę, będą podstawowe plany na drugą połowę tego zespołu. No bo inne być nie mogą, jeżeli gra się u takiego zespołu, który właściwie demoluje każdego kolejnego rywala. No to ciężko tutaj przypuszczać, żeby w dziesiątkę próbowali jakieś hura ataków. I tak, mówię, sędzia bardziej... Pelka dał sygnał do rozpoczęcia drugiej połowy i zaczynamy. Tak, tym bardziej, że i ze sparingów, i z meczów ligowych obecnych, tak, czyli tych dwóch kolejek, Olimpia pokazała, że druga połowa jest zdecydowanie lepsza w jej wykonaniu. Także mówię, no Lechita musi się tu mieć na baczności, bo no będzie się działo na pewno w drugiej połowie. Dokładnie, a mamy nadzieję, że będzie się działo, bo no, stawką jest podwyższenie prowadzenia w tabeli o kolejne 3 oczka, wtedy różnica będzie wynosiła 11 punktów, no i to już chyba będzie na tyle bezpieczna przewaga, żeby na spokoju, już jest właściwie spokój w szeregach drużyny Olimpii, ale będzie jeszcze większy, kiedy będzie aż tak duża. Od autu rozpoczęli piłkarze z Olimpii Poznań, teraz przechwyt w środku pola. Zawodnik z numerem 11 zrobił 2 kółeczka, teraz Antczak prawie przechwycił tą piłkę. Lechita Kłecko, no wbrew moim oczekiwaniom dość wysoko wyszli do zespołu Olimpii w drugiej połowie, na początku tego meczu, w drugiej części gry. Tak, teraz się powinni zawodnicy Olimpii troszeczkę wyżej podejść. Zgadza się, muszą teraz większą liczbą graczy przesunąć do przodu. Lechita Kłecko. Pikul, długa piłka, teraz szybki Antczak będzie walczył o pozycję z obrońcą drużyny Lechity Kłecko. Ale wyjaśniają obrońcy i nakładka. Nakładka. Tak jest. To są niebezpieczne zagrania, zawsze piętnowane przez sędziów. Wiśniewski, minął jednego rywala, ale zatrzymał się na kolejnym. Kwaśnik, który rozgrywa dobre zawody, wspominałeś już o tym. Budasz zaczyna atak drużyny Olimpii na lewym skrzydle. Pokazuje się Antczak. Antczak, mija dwóch rywali, kapitalnie uwolnił się tutaj z podkrycia. Po raz kolejny udziela się ta jego technika, rodem z futsalu. Sadłowski do środka, Pikul i faulowany, tak jest. Dobrze rozczytał tą sytuację sędzia Pelka. Będzie rzut tak, wolny. Tutaj Mateusz chciał wziąć piłkę pod siebie, tak zmienić kierunek biegu. Jest faulowany, słuszna decyzja sędziego. Miejmy nadzieję, że Mateuszowi nic się nie stało. Na pewno nic, bo tutaj nie był to jakiś brutalny faul, delikatnie. Coś tam takie ryśnięcie, tak? Tak jest. Po kostkach. A tak sobie przypomniałem jedną zabawną sytuację z meczu reprezentacji po trafieniu Sebastiana Falkowiaka. Jak powiedziałby Tomek Hajto? Truskawka na torcie. Truskawka na torcie. Tak jest, truskaweczka na torcie. Mamy wiatr.
Mamy żaglę. Tak, pozdrawiamy pana Tomka, jeżeli ogląda naszą transmisję. Pozdrawiamy Johniego. Ależ kapitalnie teraz tutaj spróbował Błażej Budasz. Dość niespodziewanie, nie sądziłem, że Błażej właśnie będzie uderzał, weźmie się za uderzenie i wykonanie tego wolnego. Myślałem, że drugi, który ma największe apetyty na wykonywanie stałych fragmentów gry, to Mateusz Pikul, bo tak, często się mówię, zamieniają tymi rolami z Sebastianem Walkowiakiem. Zgadza się, tym bardziej, że tam mówię, no piłka była tam też na lewą nogę. Tak, że... Ależ faul teraz! Kwaśnik kapitalnie tutaj minął napastnika drużyny Lechity Kłecko, mianowicie Tomkowiaka. Ten nie zdążył, nie było brutalności tutaj, jakiejś celowości, po prostu nie zdążył. Spóźnił się, tak. Chciał trafić w piłkę, nie zdążył, świetnie, Kwaśnik tutaj minął swojego przeciwnika i został faulowany. Walkowiak rozpoczyna grę z rzutu wolnego. Teraz wysoko podniesiona piłka, świetne zgranie. Teraz Daniel tam próbował zmieścić się przed swojego przeciwnika, niestety dobrze wytrącił go z biegu obrońca Lechity Kłecko i nie doszło do sytuacji sam na sam z bramkarzem. Tutaj Wiśniewski. No, mówię, w drugiej... się pewny zgadza drużyny. Się, zgadza. Jest nie do przejścia, jeszcze fajne akcenty do przodu tutaj nie ze jest strony. Zawodnik może bardzo dynamiczny, ale ma kapitalną lewą nogę, wie jak się ustawić. Tak, przypomnijmy, że były zawodnik Wiary Lecha, tak? Zgadza się. Również przyszedł przed sezonem, tak jak i ty. Przyszedł również Antczak. Tomasz Hazę, doświadczony bramkarz również, były gracz Jarocin, wzmocnił bramkę. Po kontuzji Bogalskiego był potrzebny kolejny bramkarz. No i Mateusz Pikul również. Zgadza się, mówię, no ci zawodnicy, to nie mówię akurat o sobie, ale o zawodnikach, którzy tutaj doszli wiadomo, do zespołu. Wiadomo. Są dużym wzmocnieniem, wiadomo, to są też autorytetem w szatni, służą też, wiadomo, dobrym słowem, tak, dla młodszych chłopaków, którzy są tutaj... Ale uwaga, bo po takiej sytuacji stracili bramkę, przepraszam Ciebie, stracili bramkę drużyny zawodnicy Olimpii. To było teraz to, co wspomnieliśmy, że będą próbowali ze stałych fragmentów gry być może wyrównywać... Lub z kontrataków, tak. Tak, zgadza się, dokładnie. Lub z kontrataku. Jedną taką sytuację teraz mieli przed momentem, był rzut rożny. Mają dość wysokich tutaj obrońców. No muszą się wystrzegać takich strat na własnej połowie piłkarzy Olimpii i nie dopuszczać do właśnie stałych fragmentów gry w postaci rzutów rożnych i rzutów wolnych w obrębie pola karnego. A wracając do Twojej myśli poprzedniej, rzeczywiście każdy z nowych nabytków, łącznie tak, z Tobą, wywiera presję, tak? I jest dokładnie, nawet są wartością dodaną tutaj widać i niektórzy okupują miejsca w podstawowym składzie, właściwie z marszu, także no, możemy mówić tutaj tylko i wyłącznie o wzmocnieniach zespołu Olimpii. Zgadza się, też działają, mówię, motywująco na innych chłopak, którzy też dzięki temu podnoszą swoje umiejętności i tak poziom też drużyny się podnosi, tak? Dokładnie, a boisko chyba w tym momencie opuści Wiśniewski, także Piotr Siudziński, czyli trener drużyny Lechity Kłecko, zdecydował, że woli nie tracić kolejnego zawodnika z powodu jakiejś głupiej, żółtej kartki, która mogłaby się przydarzyć temu zawodnikowi i desygnuje na boisko zmiennika. A na boisku pojawił się z numerem 19. Niestety nie widzę numeru. No dobrze, pojawił się zawodnik nowy, który będzie próbował dobrze zastąpić Wiśniewskiego. Nie mam tutaj na rozpisce zawodnika z numerem 19, który otrzymałem przed spotkaniem od sztabu trenerskiego z Kłecka. Niestety nie widnieje tutaj taki zawodnik. Kiedyś taką sytuację pamiętam w Barcelonie, jak zaczynał Carles Puyol, to chyba jeszcze w jedynce były transmitowane mecze, wszedł w debiutanckim meczu i nasi komentatorzy również nie wiedzieli, skąd się wziął ten zawodnik w ogóle, kim on jest. Mamy tutaj podobną, zabawną sytuację z udziałem zawodnika z Kłecka. Teraz mi się wydaje, że każdy wie, kto jest Carles Puyol. No teraz na pewno każdy wie, tak, ale kiedy stawiał pierwsze szlify, wyskoczył w tej swojej czuprynie na boisko, na pewno sporą sensację wzbudził. Ale zejdźmy na ziemię. Mamy mecz B-klasy, co prawda szlagier. No i bardzo ładne to spotkanie, w żywym tempie, ładne bramki, mamy kartki, może się podobać. Mamy gole. Mamy gole, tak, wspomniałem o tym. No może nam się podobać to spotkanie i zasługuje na miano takiego, jakim je nazwano i będzie bramka teraz, nie, ależ kapitalną okazję miał bodajże Daniel na podwyższenie swojego dorobku bramkowego. Gdzieś tam jakieś urazy są. Tak, zderzyło się dwóch zawodników, nie, tak. Nie Antczak. Budasz, tak? Nie? Tak, Budasz zderzył się z Urbaniakiem. Sławek Urbaniak. Sławek Urbaniak miał szansę sam na sam. Świetnie w bramce zachował się Daniel Wojciechowski. Obronił tą piłkę nogami.
Szkoda, Sławek ostatnio słynie ze znakomitej skuteczności w każdym spotkaniu, no, zgadza się, dokłada swoją cegiełkę. Sławek jest nieprzewidywalny, także no mówię, szkoda, bo on takie sytuacje wykorzystuje. Tak, no ogólnie tak. Trochę zabrakło precyzji, może trochę zimnej krwi, ale mówię, no po Sławku spodziewaliśmy się tutaj... Że wykorzysta tą sytuację. Tak jest, zgadza się. Budasz i bramkarz no po raz kolejny wypuszcza tą piłkę. Warto było zwrócić na to uwagę piłkarzom Olimpii, żeby jeden z nich zawsze przy takich sytuacjach stawał przy nim, bo no bardzo duże problemy ma tutaj z wyłapywaniem futbolówki Daniel Wojciechowski i warto by było pieczołowicie się przy nim ustawić i czyhać na taki błąd przy kolejnym stałym fragmencie gry. Może po raz kolejny uda się wykorzystać taką sytuację. I w środku pola Zandrowicz, na prawo Budasz. Budasz w pojedynku 1 na 1 z zawodnikiem z Kłecka, czy go minie, tak. Budasz, kapitalnie Budasz, jest szansa na strzał i zblokowany. Dobrze wyjaśniają to obrońcy Lechity Kłecka, tak ale jest. Świetnie teraz na wyprzedzenie zagrał kapitan zespołu Olimpii Walkowiak. Cofnął się tutaj do obrony Tomkowiak, napastnik drużyny Lechity Kłecka, żeby pomóc swoim kolegom. Kwaśnik, chyba jeden z dwójki najlepiej grających dzisiaj w spotkaniu po Walkowiaku. Tak, bardzo pewnie gra dzisiaj. Świetny zawodnik, świetny występ w dzisiejszym meczu. Tak zwany rakieta. Rakieta, tak, dokładnie. Popularny rakieta z numerem 4. Można mu gratulować występu jak dotąd. Oby wszystko przebiegało dokładnie tak jak do tej pory. Walkowiak w środku pola. Dobra piłka na wolne pole. Troszeczkę za mocno. Już było widać na początku, kiedy zabierał się za to podanie, że zbyt dużą siłę tutaj włożył w to zagranie. Troszeczkę się nie zachował, bo wyciągnął nóżkę ładnie w powietrze. Długa piłka. Teraz walka świetnie Magdziński. Ale on jest doświadczony, on takie sytuacje wygrywa z zamkniętymi oczami. I Lechita Kłecko próbuje się teraz odgryźć. Jeden z bliźniaków, drugi już opuścił boisko, Wiśniewski na lewym skrzydle. I faulowany Sadłowski bodajże. Faulował, sędzia jak na razie nie pokazuje żółtego kartonika. Nie, taki sektor boiska można powiedzieć. Tak, daleko od bramki. Tak, niegroźny, także kartka nie byłaby tutaj potrzebna. Dokładnie tak i od stałego fragmentu gry rozpocznie Lechita Kłecko. Będzie długie zagranie, już wysocy zawodnicy pojawili się w polu karnym, widzimy. No będą tutaj liczyć, widać teraz po ustawieniu, jak przemieścili się w pole karne. Oj, będzie groźna sytuacja, ręka przed polem karnym. Dokładnie z tego samego miejsca wykorzystał stały fragment gry Sebastian Walkowiak. Miejmy nadzieję, że zawodnik Lechity Kłecko nie powtórzy tego wyczynu. No będzie bardzo trudno powtórzyć takie uderzenie, mamy nadzieję, że nie uda to się w takim stopniu jak Walkowiakowi. Ale nie zapominajmy, że świetny specjalista stoi między słupkami drużyny Olimpii, który wykazał się w wielu meczach kapitalnymi interwencjami. Mam tu na myśli Kamila Lesińskiego, młody zawodnik, który naprawdę bardzo ładnie się rozwija. Dominik Drożdżyński na pewno ma spory ból głowy, czyli trener bankarzy, ale zobaczmy, rzut wolny. I fantastycznie Lesiński, ale trzeba tutaj wspomnieć, że strzał był w środek bramki. Zgadza się. Nie powinien mieć tutaj większych problemów i tak też się stało. Mimo wszystko dobrze się zachował, tak? Przecież tak, bardzo dobrze. Tak. Zgadza się. Nie próbował łapać, ponieważ piłka była, wiadomo, tam gdzieś tam na wyższym pułapie, niebezpieczna. Tak. A tymczasem kolejny stały fragment gry, czyli to, czego powinni się wystrzegać piłkarze Olimpii. Znowu duża liczba graczy Kłecka w polu karnym Olimpii. Zobaczmy, kapitalnie tutaj Budasz cofnął się do defensywy. Antczak na dużej prędkości teraz. Będzie szansa na kontrę. Urbaniak. Trochę zabrakło szybkości w tej sytuacji. Ale świetnie, tutaj jeszcze odzyskuje piłkę Antczak i faulowany. Tak, no tu Antczak ma to, czego nie ma Urbaniak, czyli kapitalną prędkość, zgadza się, ale no wiem, jakie zalety ma Urbaniak, no to nie jest prędkość, skuteczność. Ale spryt, skuteczność, tak, zimna krew w polu karnym rywala potrafi strzelać bramki właściwie z zamkniętymi oczami. I stały fragment gry w środkowej strefie boiska, jak zwykle kapitan zespołu Sebastian Walkowiak rozpocznie grę. Rozegrał piłkę z Zandrowiczem i zmienia stronę do Kwaśnika. Tutaj Budasz na klepę się pokazuje. I do tyłu. Dobrze, niech rozciągną tą grę, niech trochę pobiegają zawodnicy, ale widzimy, nie mają ochoty tutaj do żadnego pressingu.
mają jasno nakreślony cel przez trenera, nie pokazywać się za bardzo z przodu i korzystać ze swoich szans w stałych fragmentach gry. Lub w kontratakach. Lub w kontratakach, tak jest. Jak na razie nie widzieliśmy zbyt wielu, ale na pewno liczą na takowe. I kolejny raz Magdziński świetnie zbiera górną piłkę. Daniel, tak jak mówiłem, strzelec największej liczby goli w tym sezonie w ogóle. 26 bramek, ale teraz kapitalnie rozwija się ta akcja. Szkoda, że Urbaniak nie zauważył, ale Walkowiak przyspieszy tę grę. Nie ma spalonego, ale niestety spalony. Minimalny spalony. Szkoda. Tempo szybciej. Wydaje mi się, że kluczowe tu było zagranie Urbaniaka. Gdyby zauważył na prawej stronie wychodzącego Budasza, to byłaby kapitalna okazja do tego, żeby wyprowadzić cios ostateczny. Niestety tak się nie stało i no, nie wiemy, czy spóźnione... No szkoda, ale wydaje mi się, że takiej sytuacji będzie więcej, ponieważ mówię, no gdzieś tam Lechita będzie chciała już ambicjonalnie podejść do tego spotkania. Będzie, wiadomo, będzie dożyła do tego, żeby jednak zgrany te trzy punkty. My musimy szukać szansy w tym, że mówię, kiedy Lechita będzie szukać swojej szansy w kontratakach, gdzieś tam tą piłkę przejąć, szybko ruszyć, tak? Rozegrać dobrze, no mówię, zabrakło tutaj prezydent Sławka Urbaniaka, bo gdyby, mówię, lepiej dograł piłkę. Tak jest. Tak. No tutaj zdecydowanie Lechita Kłecko ma o co grać, bo mają szansę na zmniejszenie przewagi drużyny Olimpii do 5 punktów, a to już robiłaby się realna szansa na to, żeby w kolejnych kolejkach dogonić, ale kolejny spalony. Widzimy tutaj nerwy ze strony kibiców. Nie zgadzają się z tymi decyzjami arbitra liniowego. Nie stoimy w linii, nie możemy tego ocenić. Z naszej perspektywy było widać, że mówię, tego spalonego nie było. Zgadza się, ale sędziemu trzeba tutaj zaufać tej sytuacji niestety. Te decyzje są nieodwołalne. I ładnie wyjaśnili teraz sytuację piłkarze Olimpii. Magdziński, Kwaśnik, teraz wysoko wyszli. Nietypowo zawodnicy Lechity Kłecko, rzadko się to zdarza. Pikul nie straci piłki. Niestety traci tutaj, nie powinien się tak zachowywać Pikul, no to jest ryzykowna gra, prawda? Tak, środek bramki, tutaj defensywny pomocnik, można powiedzieć, no strata piłki, która mogłaby się skończyć stratą bramki. Na szczęście tak się nie stało, ale mówię, Mateusza wymagamy troszkę więcej, jest to doświadczony zawodnik, świetnie operujący piłką, no mówię, gdzieś to może zmęczenie, no ale mówię, no Mateusz jest nieprzewidywalny, tak? Może zagrać kapitalną piłkę, gdzieś tam... Wiadomo, też chwile słabości też mogą się zdarzyć. Zgadza się jak każdemu piłkarzowi. A my dobrnęliśmy do 60 minuty spotkania i kolejny atak Lechity Kłecko. Dobra szybkość tutaj Wiśniewskiego, ale nie dopadł do futbolówki przed końcową linią boiska. Magdziński rozpocznie grę z autu. Zandrowicz w środku pola. Do ziemi ją! No teraz niepotrzebna zabawa piłkarzy Olimpii, ale kapitalnie wyszli tutaj spod pressingu dwoma, trzema podaniami. Ładnie sprowadził piłkę do ziemi Kwaśnik. Po raz kolejny zresztą zachował się jak profesor na tej lewej stronie boiska. Ale przejdźmy do ataku. Tutaj Daniel świetnie teraz jeden na jeden dojdzie do tej piłki. Fantastycznie Anczak się pokazywał i niestety zawodnik Lechity Kłecko dobrze wyjaśnia tę sytuację. Przeczytał go, dokładnie. Wspominaliśmy wcześniej o pierwszej konfrontacji obu zespołów, kiedy to trener Gajowiecki został usunięty przez sędziego głównego. A teraz czy będzie rzut karny? Nie. Ale może wrócę do poprzedniej myśli. Takie dziwna sytuacja na koniec tamtego spotkania. Jeżeli chodzi o Lechitę Kłecko, to niecodzienne sytuacje zdarzają się częściej podczas spotkań tej drużyny. Mianowicie w 12 kolejce 5 września Lechita Kłecko mierzył się z Wełnianką Kiszkowo i tam też doszło do dziwnej sytuacji. Walkover został przyznany drużynie Lechity. Mecz został przerwany z powodu naruszenia nietykalności sędziego przez drużynę gości. Dziwne. Czy zdarzyło się? Czy myśli? Nie wiem. O plus sędziego, czy tylko o nie mam nic na myśli, ale chyba ktoś zachował się bardzo nieładnie i no na myśli mam to, że jakieś dodatkowe emocje wzbudza drużyna Lechity Kłecko na swoich przeciwnikach, skoro no, dochodzi do takich dziwnych, niesportowych sytuacji, ale teraz no, wydaje mi się, że tu nie było spalonego na 100%. Fajnie z głębi pola wychodził Daniel, no tam sędzia, nie wiem, no, czy się rozciąga, czy faktycznie dobrze czyta tą grę.
ale widzę, w efekcie tego wszystkiego trzyma chorągiewkę w prawej ręce. Tam, no, ciężko powiedzieć, no tam widzę, że pieczę nad nim tam bierze Maciej Kaniasty, także gdzieś tam go strofuje. Tak jest. No ciężko powiedzieć. Maciej Kaniasty, który też ma epizody sędziowskie. Przypomnijmy, że tutaj w lidze amatorskiej w Redboxie sędziował spotkania wielokrotnie. Zgadza się, także duże doświadczenie, gdzieś tam może jakieś uwagi tam sędziemu liniowemu. Jak najbardziej. Tak, przekazywał, ale mówię, no nie ma to wpływu, tak? Nie ma to wpływu, sędzia ma tam swoje zdanie, podjął decyzję taką, a nie inną, trzeba uszanować i tak. Nie zawsze trzeba się z nią zgadzać, tak? Zgadza się. A jeżeli chodzi o te niecodzienne sytuacje, o których przed chwilą mówiliśmy sobie, to miała też jeszcze jedna miejsce, mianowicie w spotkaniu Błękitnych Owińska w poprzedniej kolejce przeciwko Lotnikowi Poznań, który notabene będzie przeciwnikiem naszego zespołu za dwie kolejki. Tam mecz został przerwany przy stanie 2-0 dla Błękitnych Owińska z powodu, uwaga, zejścia z boiska drużyny gości. Czy w trakcie twojej kariery zdarzyło ci się coś takiego, że wygrywałeś przeciwko jakiejś drużynie i postanowili sobie zejść z boiska nagle? Nie, przed upływem 90 minut? Znaczy nie zdarzyło mi się to w profesjonalnym futbolu, ale w futbolu amatorskim, halowym. Zdarzyło się tak, że no, gdzieś tam mieli pretensje do sędziego, stwierdzili, że schodzą z boiska, nie będą grali dalej. Aha, czyli do sędziego, nie do ciebie, że takie pokrętło robisz, że odechciało się gry? Nie. Tam, jeżeli chodzi personalnie, to nie było żadnych tam uwag, ale do pracy sędziego jak najbardziej. Mówię, ja też miałem kiedyś takie sytuacje, że byłem bardzo zły. I teraz będzie szansa, ale spalony. No ja miałem tą nieprzyjemność grać przeciwko tobie kilka takich spotkanek towarzyskich i przyznam szczerze, że musiałem się kręcić po spotkaniu w drugą stronę, żeby przestało mi się kręcić w głowę. Czyli w głowie. Się mówi, była karuzela za darmo, tak? Dokładnie tak. Tak, wrzuciłeś mnie na popularną karuzelę. Nie będziemy tutaj przytaczać liczby siatek, jaką mi założyłeś, ale no było dość ciekawie. No ale najważniejsze, żeby było wesoło, tak? Dla obu stron. Zgadza się, dla ciebie bardziej. Okej, przejdźmy do spotkania. Daniel walczy o futbolówkę w środkowej strefie boiska. Lechita Kłecko na razie dobrze sobie radzi. Tak, stawiają opór. Tak, dziesiątkę. Gdzieś tam podchodzą wysoko, tak? Starają się, widać, podchodzić do pressingu też. Uh-huh, dokładnie. Mają takie fazy, widać, że jest moment, kiedy się cofają, wyczekują na ruch drużyny Olimpia, tak. Nagle się przesuwają i próbują wywrzeć presję. Tak, teraz widzimy, zaatakowali piątką zawodników na naszej połowie. Dokładnie. Tam remis ich nie usatysfakcjonuje. Dokładnie, ale właśnie w takich akcjach, o których wspomniałeś przed chwilą, kiedy atakują piątką, nadarza się okazja do szybkiej kontry. Można dobrze wykorzystać ten moment i szkoda, że przed momentem zawodnicy Olimpii nie byli w stanie tego właśnie zrobić. Wiesz, kwaśnik. Po raz kolejny kwaśnik, świetnie, Pikul. Dobra piłka na skrzydło. Teraz będzie szansa dla Urbaniaka i znowu kapitalnie broni szkoda. Bramkarz drużyny Kłecka, Daniel Wojciechowski. Szkoda, bo Sławek bardzo fajnie się ustawia dzisiaj, tak? Tak, bardzo, ładnie wychodzi do tych piłek. Tak, bardzo fajnie wychodzi do gry. Brakuje mu szczęścia, tak? Troszeczkę szczęścia, zgadza się. Teraz ładnie uderzył mocno w stronę bramki, ale dobry dzień ma również bramkarz drużyny Kłecka. W kilku sytuacjach zachował się naprawdę bardzo dobrze. Tak, trzeba pochwalić bramkarza Kłecka, ponieważ mówię, ta pierwsza część pierwszej połowy, gdzieś tam były te niepewne piłki, gdzieś tam uciekały z rąk. Druga połowa jest zdecydowanie pod jego dyktando. Dokładnie. Także pewne interwencje i mówię, no będzie ciężko. Tym bardziej, że to jest bramkarz bodajże z tego, co się orientuje, rezerwowy. Więc właśnie chciałem to powiedzieć, że jestem winny tutaj sprostowanie dla bramkarza, ponieważ tak jak przewidywaliśmy przed przerwą, trener co prawda wstrzymał się ze zmianą, trzymał się tam za biodro Daniel Wojciechowski, który występował w pierwszych 45 minutach, a teraz na boisku pojawił nam się Michał Karwański, który świetnie zachował się w sytuacji broniąc strzał Urbaniaka. Tak, także zwracamy honor tutaj, brawa dla Michała Karwańskiego w tej sytuacji. Tak, i to dwa razy jeszcze dobrą ręką, tak? Z sytuacji. Dokładnie, tam nogami raz obronił, tak, faktycznie. Tak. Bodajże Antczaka, nie, Daniela sytuację. Czyli dobrze wszedł w grę. To też jest bardzo ważne dla bramkarza, który wchodzi z ławki rezerwowych, żeby dwoma interwencjami dodać sobie pewności na dalsze minuty w spotkaniu. I świetnie, kwaśnik po raz kolejny ustawiony. Walkowiak. Dobrze, tutaj na jeden kontakt rozegrali tą piłkę, rozproszyli drużynę Lechity Kłecka, piłkarze Olimpii. I budują swój atak Magdziński, Zandrowicz. No, widać, że Lechita wysoko gdzieś tam podchodzi, szuka tak, dokładnie. Szansy.
Być może poczuli się na siłach, żeby jednak zadać jakiś cios. W sumie, ale teraz będzie kapitalna szansa. Urbaniak! Nie, Daniel Urbaniak! Ależ bez sensu tutaj ta sytuacja rozwiązana przez Daniela. Wydaje mi się, że prosiło się o strzał. Tak, gdzieś tam sobie przeszkodzili, mówię. No, tak. Mi się wydaje, że może i Urbaniak, i Daniel nie wiedzieli, może który z nich jest na spalonych. Gdzieś tam sobie chcieli, nie wiem, wyjaśnić sytuację, kto ma strzelać, i doszło do trochę nieporozumienia. Myślę, że w tej sytuacji po prostu zbyt altruistycznie zachował się Daniel. No, jeżeli ma się 26 bramek na koncie, jest się liderem klasyfikacji strzelców, no to myślę, że jest się uprawnionym do kończenia strzałem takiej akcji. I tak właśnie powinien zrobić w tej sytuacji. Wtedy może nadarzyłaby się też okazja do jakiejś dobitki, gdyby bramkarz dobrze interweniował. Ale jestem przekonany, że mówię, no przy obecnej dyspozycji Olimpii, gdzie tutaj, wiadomo, prowadzimy grę. Tak, dochodzą tak, do sytuacji, tak, coraz częściej gracze Olimpii. Sytuacja za chwilę się powtórzy, także gdzieś tam znowu wyjdziemy z szansą na zdobycie gola. Zresztą widzimy, jak Kłecko podchodzi wysoko. Tak, ale jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, że no, Lechita musi, a Olimpia tylko może. Zgadza się. I świetnie Walkowiak w środku pola, nie traci piłki, dobrze się zastawił, Kwaśnik podłącza się. Rozgląda się, robi kółeczko i dobrze, spokojnie cofa grę. Jak nie można dostać się jedną stroną, trzeba przegrać na drugą. W końcu gramy w przewadze jednego zawodnika. Mamy 24 minutę drugiej połowy spotkania, także zostało jeszcze 21 minut. Świetnie Kwaśnik pokazuje się tutaj na lewej stronie, Walkowiak tego nie zauważył. Szkoda tej sytuacji, bo byłaby okazja teraz, drobne pretensje Kwaśnika do Sebastiana. Tutaj należy zrozumieć Tomka, ponieważ no sporo kosztują takie podłączanie się, pod akcje ofensywne lewego obrońcę, i mamy faul. Sporo kosztuje sił i no, trzeba wykorzystywać takiego gracza, który się podłącza. Niestety Sebastian nie zauważył Tomka i ostatecznie piłka nie trafiła do lewego obrońcy drużyny Olimpii. Tak, trochę mi się wydaje, że zmęczenie tutaj wyszło w nogi Sebastiana, także mówię, no jest 70 minuta. 70 minuta spotkania, także gdzieś tam zmęczenie może się wdało w nogi Sebastiana i gdzieś tam ta piłka była trochę niedokładna, ale... Zgadza się, aż but spadł Magdzińskiemu, no groźna sytuacja. I żółta kartka dla piłkarza Lechity Kłecko. Ależ teraz tam brutalnie nakładką wszedł. Mam nadzieję, że nic nie stało się doświadczonemu defensorowi drużyny Olimpii. Żniwa dopiero w sierpniu! No, słyszymy tutaj komentarze sympatyków drużyny Olimpii. Ale chyba nic się nie stało popularnemu Magdzie. Już jest gotowy do gry. Sędzia Pelka, uważam, dobrze ocenił tą sytuację. Tutaj należała się żółta kartka za to zagranie, żeby ostudzić troszeczkę gracza drużyny przyjezdnych. Walkowiak. Ale ładnie tutaj na zamach sobie wziął zawodnika z Kłecka. I na prawej stronie Sadłowski. Paszkiewicz, przepraszam. No pojawił nam się na murawie, tak? W drugiej połowie. Dobrze, Budasz. Budasz 1-1. Zagranie wzdłuż bramki, a Jezus Maria, tak jak w pierwszym spotkaniu, może nie poradzi, ale dokładnie w taki sam sposób zagrał piłkę wzdłuż bramki. Niestety nikt nie dopadł do futbolówki, żeby zamknąć tą akcję, ale brawa dla Błażeja Budasza za to zagranie. Ładnie w ogóle układają się te akcje, Budaszowi 1-1 ma duży zmysł do gry właśnie w tym aspekcie. Tak, Błażej ma olbrzymi potencjał, także zarówno jeżeli chodzi o pojedynki 1-1, jak i gra kombinacyjna, tak samo jak w treningach wygląda u niego to rewelacyjnie i widać, że przynosi tutaj dzisiaj na spotkanie ligowe. Tak jest. Przypomnijmy, że Błażej Budasz jest obecnie trzeci w klasyfikacji wewnętrznej tutaj klubowej. Ma, jeżeli chodzi o zdobyte bramki, ma 17 goli na koncie. Jest to też kapitalny wynik. Tym bardziej, że większość spotkań, przynajmniej od początku tej rundy, wchodził z ławki rezerwowych, także no, duże pochwały za taki dorobek. No, jako rezerwowy to sam bym chciał mieć takie statystyki także. Dokładnie. Ale w ogóle bardzo imponująco się tutaj przedstawiają statystyki najlepszych strzelców po stronie drużyny Olimpii. Wspomniałem już wcześniej, że Marcin Daniel uzbierał 25 goli, Sławek Urbaniak ma 19, goni go z meczu na mecz. Budasz trzeci, 17 trafień w tym sezonie, Filip Paszkiewicz
który występuje na obronie, to jest 9 bramek, no też fenomenalny rezultat. No i piąte i szóste miejsce ex aequo mają Sebastian Jastrzębski i Sebastian Walkowiak, kapitan zespołu, po 6 bramek. Także wspomniałem już też wcześniej, że najlepszy strzelec drużyny przyjezdnych dzisiaj, Kacper Serwatka, ma tyle samo bramek, co piąty i szósty w drużynie Olimpii, ale teraz szansa i gol! Kapitalnie! Kolejna akcja Budasza, który wspominaliśmy o tym przed momentem. Na lewym skrzydle potrafi się świetnie znaleźć. Kolejna piłka wzdłuż bramki i tym razem Anczak wyciągnął odpowiednie wnioski, zamknął tą akcję i kapitalnie tak, umieścił piłkę pod poprzeczką. Świetna akcja Budasza, tutaj wygrał pojedynek biegowy, wszedł między przed przeciwnika Lechity Kłecko, dograł wzdłuż bramki. Tam akcję wykończył Anczak pewnym uderzeniem pod te bramki Lechity Kłecko. Także jest 2-1. Myślę, że teraz będziemy mieli jeszcze więcej sytuacji, ponieważ no mówię, no Lechita będzie chciała gdzieś tam się odgryźć, tak? No teraz na pewno się odkryją, bo nie mają już totalnie nic do stracenia gracze z Kłecka i no kapitalną sytuację wyjściową do zdobycia trzech oczek w tym spotkaniu mają gospodarze. Ale mówię, brawa dla Budasza. Świetna akcja tutaj. Dokładnie, praktycznie od połowy boiska. Wziął na siebie piłkę, tak, wszedł między przeciwnika, dograł wzdłuż bramki, od tego się oczekuje od lewego pomocnika, tak. Zgadza się. W ogóle tak sobie myślę, że tutaj biega teraz bliżej naszego stanowiska i może słyszał nasze pochwały i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i dać nam odpowiedź pozytywną. Udało mu się to jak najlepiej, tylko potrafił i fantastycznie, mamy rezultat 2-1, jesteśmy bardzo zadowoleni takim obrotem sprawy, czekamy na więcej. Daniel na prawej stronie boiska, no Lechita Kłecko teraz, tak, teraz na pewno tylko uspokoić siądzie. Grę, uspokoić grę. Uspokoić grę, grać piłką, szanować, wciągnąć Lechitę na własną połowę, no i próbować zadawać kolejne ciosy. To myślę jest plan na ostatnie 20 minut dla drużyny Olimpii. Ale świetnie, teraz Kwaśnik tutaj, no taka mała tiki-taka. Wykonanie zawodników Olimpii. To jest to akurat co Olimpia lubi, tak? Czyli tak jest, gra krótką piłką. Przestrzeni. Tak, z wymiennością pozycji. Czekamy. Urbaniak troszeczkę nieświadomie, ale w sumie ładnie to wyszło. I Wiśniewski. Jeden z trzech braci, niecodzienna sytuacja. Nieczęsto się zdarza, żeby trójka braci grała w jednym zespole. Już mieliśmy dwie takie sytuacje, tutaj komentowaliśmy z jednym klęka, z kolegów. Klęka, tak. W dwóch meczach, które komentowaliśmy, występował również zawodnicy występowali, którzy posiadali te same nazwiska. Nie wiemy niestety, czy jakieś koligacje rodzinne tutaj miały na to wpływ, ale no niecodzienna sytuacja, że aż trzech i jeszcze bracia występują tak, w Lechicie Kłecko. Też wiem, że taka sytuacja też była w Klęce. Tak? Że bracia Fitofarm Klęka, tak? Tak jest, że bracia Parus, tam chyba było 8 albo 9. Także to jest fenomen na skalę, może nie ogólnopolską, ale niemal i światową. Niemal 3/4 drużyny stanowili bracia, zgadza tak? Zgadza się. No i tam zawsze były, mówię, ciężkie pojedynki z tego, co tam mówię, akurat znajomi opowiadali. Bo no bo dobrze się znali, przecież spędzali ze sobą całe życie, zgadza można się, powiedzieć. Zgadza się. Teraz tam chyba jeden właśnie z braci jest trenerem Klęki. Aha. Także mówię. Taki no, rodzinny klub, można by rzec. Rodzinny klub. Dobrze, no to pozdrawiamy rodzinę Parusów, tak? Rodzinę Parusów pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zgadza się. No to ciekawa historia, ci powiem. 8-9, no szczęka mi opadła. 500+. Niestety nie było jeszcze 500+. Nie było 500+, ale jakby było wtedy, to mi się wydaje, że... No myślę, że nie musieliby grać w piłkę, bo rodzina nieźle by się obłowiła. Tak. Tymczasem Paszkiewicz próbował dojść do tej futbolówki. Była szansa, żeby tutaj rozpocząć jakąś akcję inicjującą trzecią bramkę, ale nie doszło do takiej sytuacji. Będzie rzut rożny dla drużyny Olimpii. I wykona go Daniel. Tak, Daniel. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej oczekujemy od Daniela. Przyznasz, że inni zawodnicy ofensywni w drużynie Olimpii dzisiaj troszeczkę wyróżniają się na tle najlepszego strzelca drużyny Olimpii. No, jak się strzela tyle bramek, to oczekiwania rosną wobec takiego zawodnika i zgadza no się, nie jest to najlepsze spotkanie w jego wykonaniu. Mecz muszą być równy, chociaż gdzieś tam mówię, no to jest taka mała pchełka. Nie, no raz grasz lepiej, raz gorzej, tak, wiadomo, to jest, ale... To jest taka mała pchełka, on gdzieś tam biega zawsze, szuka tak. swojego miejsca, stara się dojść do sytuacji, ale też bardzo wspomaga linię defensywną, także mówię, no to nie jest typowy snajper. Zgadza się. Ale mówię, no gdzieś tam pracuje na 120% na korzyść drużyny, także mówię, no jest to najlepszy strzelec drużyny, ale też pracuje dla
dla zespołu? Nie no, my się uciekamy tylko do konstruktywnej krytyki. Chodzi o to, że jak ktoś gra fantastycznie, jak na przykład Kwaśnik, to mówimy o tym bardzo głośno. Jeżeli zdarzy się słabszy występ, no to bądźmy też obiektywni. Tak, mówię, Daniel gdzieś tam robi ten wiatr, tak? Gdzieś tam zawsze absorbuje jednego Dokładnie. Czy dwóch przeciwników, także mówię, gdzieś tam robi miejsce dla innych. Może dzisiaj jest mniej widoczny, ale na pewno też pracuje na to, żeby gdzieś tam inni mieli swoje szanse. A tymczasem mamy rzut wolny i widzimy, że Sebastian Walkowiak, który tak kapitalnie tutaj strzelił w pierwszej połowie, bramka była ozdobą tego spotkania, oddaje piłkę Mateuszowi Pikulowi, który ma ochotę teraz powtórzyć wyczyn Sebastiana. Pikul. Ale nie, dośrodkowanie. I czy będzie karny? Milczy gwizdek sędziego, ale jednak gwizdnął, ale nie w tą stronę. Nie ma rzutu karnego. Będzie piłka dla drużyny z Kłecka. I rozpocznie bramkarz, który wszedł w drugiej połowie, Michał Karwański. Teraz ładne zgranie Rafała Walczaka, który również pojawił się w drugiej połowie spotkania. I tutaj ładnie wyjaśniają zawodnicy Olimpii, a mianowicie Paszkiewicz do Zandrowicza. Zandrowicz świetnie mija swojego przeciwnika, utrzymał piłkę w boisku, walczy tam wspomniany przez ciebie Daniel. I rzut wolny dla drużyny z Kłecka. Ładnie Budasz. Urbaniak w środku pola nie zdołał odebrać futbolówki zawodnikowi Kłecka. I zaczynamy kontrę. Ale Anczak traci tą piłkę. Będzie rzut z autu dla drużyny Olimpii. Wspominaliśmy o tabeli ligowej i mówiłem też o jedynym spotkaniu, w którym drużynie IKP Olimpii nie udało się odnieść zwycięstwa. No to może nadmienię kilka słów. Miało to miejsce przeciwko drużynie Lotnika Poznań 17 września 2016 roku. Wówczas bramkę dla drużyny Olimpii już w czwartej minucie zdobył Sławek Urbaniak, o którym już tutaj wspominaliśmy, że potrafi zachować zimną krew. Niestety to jak dotąd jedyne które zwycięstwo, które się nie dokonało, potrafił wyrwać Łukasz Lekier w 81 minucie, strzelając bramkę na 1-1. No i tym samym jest to jedyny remis drużyny Olimpii, który jest jedyną skazą właściwie i ciężko powiedzieć, czy można w ogóle mówić w takich kategoriach na temat tego remisu. Ciężko powiedzieć, wiadomo, że tam zespół IKP Olimpia dopiero powstawał, także był też problem, żeby zebrać skład odpowiedni, tak, na rozgrywki. Wiadomo, że jakaś tam presja może ciążyła na zespole. Lotnik Poznań, jak i każda ekipa teraz tej ligi, będzie wiadomo, że podwójnie się mobilizowała na zespół IKP. No wiadomo, no nie wszystko uda się wygrać, tak? Są remisy, są porażki, to jest wliczone w sport, tak, także mówię, no ten remis może był takim też prysznicem trochę dla zespołu, tak, też pokazał, że mimo tego, że są doświadczeni zawodnicy, nie da się wszystkiego wygrywać, trzeba też wykazać się szacunkiem dla przeciwnika, obojętnie jaki on by to nie był, na jakiej pozycji w tabeli by nie był, także trzeba się liczyć ze wszystkim, wiadomo, tutaj też jest ciężki mecz, wiadomo, że Legia Kłecko ma też w swoich szeregach dobrych zawodników. Mamy też świetnych, tak, bo mamy zawodników, którzy grali po 15-20 lat w trzecich, czwartych ligach, ale mówię, no to jest piłka nożna, tak? Tu nie grają nazwiska, nie grają umiejętności, gra wola walki i mówię, no mecz meczowi nierówny, tak? Także... Nie no, oczywiście ja tutaj z dużą dozą humoru przytaczam ten jeden jedyny remis, no bo no ciężko tu mówić o jakiejś porażce drużyny Olimpii, bardziej skoro sukces, wygrywa się wszystkie mecze, no, tak? Tak, bardziej to był sukces Lotnika Poznań, tak? Dokładnie, no, dokładnie. Także mówię, no... A my dziękujemy już za udział w tym spotkaniu Sławkowi Urbaniakowi, tak, który no niestety nie udało mu się zdobyć bramki. Tak, bardzo... Przypomnijmy, że było to spotkanie sentymentalne również dla Sławka, który miał okazję grać w Kłecku, tak? I kończy swój udział w tym spotkaniu na ten moment. A za Sławka w tym momencie pojawia się na boisku Rafał Szymczak, który ma swoją przeszłość związaną z GKS-em Gutowy, który również występuje w B-klasie tutaj w grupie poznańskiej. Właśnie stamtąd znam tego zawodnika. Świetnie teraz tutaj Szymczak uniknął spalonego, ale
i zza pleców wybiegał mu w ogóle Antczak. Wydawało mi się, że nie było spalonego, ale sędzia, jak nam się rozruszał w tej drugiej połowie, no to na potęgę pokazuje swoją obecność, a prosiliśmy, żeby się zbyt często nie ujawniali, tak? Że dobry sędzia to sędzia, którego nie widać za bardzo. Tak, podnosi tak często rękę, jak był na wiecu ustalimy. Wiadomo, być może też twarzą do kamery teraz ma okazję występować i może kogoś pozdrawia po prostu. To możliwe, nie? Także... No więc właśnie, dokładnie. No dobrze, zrobiło się troszeczkę zabawnie, ale tak też musi być momentami. Walkowiak świetnie wygrywa górną piłkę w środku pola. Jest szansa dla Olimpii na trzecią bramkę. Budasz, który świetnie gra w tym spotkaniu. Teraz Antczak na pewno spróbuje gry 1 na 1. Lubi taką grę. Świetny przerzut. Tam Daniel przepuszcza sobie futbolówkę. Przyjmuje, będzie okazja do dośrodkowania. Nic z tego nie wyszło. Jeszcze Daniel utrzymuje się przy piłce. Tak i sędzia gwizdzie faul, ale w drugą stronę. W tą stronę! Widzimy tutaj, słyszymy podpowiedzi kibiców. Maciej Pelka zdecydował jednak wbrew woli wszystkich sympatyków w Olimpii i pokazał grę w drugą stronę. Lechita Kłecko próbuje zbudować jakąś akcję, która mogłaby przynieść im tutaj wyrównanie w tym momencie. Zandrowicz bardzo spokojnie teraz wygląda gra. Tak, ale widzimy, że Kłecko wysoko podchodzi, mimo tego, że mają jednego zawodnika mniej. Przegrywają 2-1, wysoko podchodzą, także wydaje mi się, że chcą tutaj gdzieś tam doprowadzić do remisu, może wyrwać 3 punkty. Tak, Damian, ale oni nie mają nic do stracenia. W końcu przegrywają 2-1 i no, wydaje mi się, że taka gra jest poniekąd ich obowiązkiem. No. Tak, zgadza się, ale jestem pełen podziwu, że mają jednego zawodnika mniej. Brawo, brawo, właśnie. Tak, ale świetny odbiór. Będzie szansa, brawo. Teraz nie ma spalonego. W końcu sędzia nie uniósł chorągiewki. Antczak, świetne podanie i mamy Daniela. Kapitalna akcja w wykonaniu drużyny Olimpii. Cudowna bramka. Tak, udana pułapka offside'owa. Dokładnie tak, sędzia w końcu nie podniósł chorągiewki, jak w 15 innych sytuacjach. Świetne podanie z środka pola. No i Daniel, o którym mówiliśmy, że jest niewidoczny, może postanowił zaakcentować teraz tutaj swoją obecność na boisku i zdobywa 26. bramkę w tych rozgrywkach, co jest naprawdę bardzo imponującym wynikiem. Brawo, brawo dla drużyny Olimpii. To więcej niż ja na FIFA przez cały sezon, także. No to nieźle, nieźle. Mi się zdarzało strzelać po 7 bramek na FIFA. Ale na amatorze. Ale tylko na FIFA. I tylko na amatorze. Ale nie, to było 10 lat temu, także spokojnie. No i mamy 3-1. Wydaje mi się, że tutaj już nic nie może stać się drużynie Olimpii, chociaż nie takie sytuacje widywał futbol. Zgadza się, tym bardziej finał w Stambule, tak? No, dokładnie tak. Nie przypominaj mi tego, wszyscy wiemy, że jestem kibicem Milanu. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Lech Poznań, ale był to bardzo ciężki wieczór. Był to bardzo ciężki wieczór dla mnie, zarówno jak i dla Sławka Urbaniaka, który również sympatyzuje z zespołem z Mediolanu. Tak, zgadzam się. Sławek jest wielkim fanem Milanu, na każdym kroku do pospiesza. Dokładnie tak. Także mówię, nigdy się nie wypiera. Jest to mój wspólny mianownik właśnie ze Sławkiem Urbaniakiem. Ale teraz odważna akcja Lechity Kłecko. No myślę, że teraz priorytety się troszkę zmieniają dla tego zespołu. Teraz nie będą walczyć już o wyrównanie stanu gry, ale chociażby o kolejną bramkę, która troszeczkę poprawiłaby wizerunek tej drużyny w tym spotkaniu. No ale pamiętajmy, że jednak bardzo długi okres czasu przyszło grać tutaj temu zespołowi w osłabieniu. Tam w ogóle w dziwnych okolicznościach doszło do tej kartki. Świetnie, Kwaśnik po raz kolejny odbiera tą piłkę. Daniel teraz nabrał wiatru w skrzydła po strzeleniu tej bramki. I znów cytując... Ale stoi, rzut karny! Czy cała sytuacja miała miejsce w polu karnym? Nie, sędzia decyduje, że działo się to wszystko na pograniczu pola karnego. Będziemy mieli tylko rzut wolny. Już widzimy, że zbliża się do piłki nie kto inny jak kapitan tego zespołu, Sebastian Walkowiak. Tak. Czyli możemy spodziewać się uderzenia. I to jest właśnie taka sytuacja, o której ci powiedziałem wcześniej w sparingu, który przywołaliśmy. Sebastian kapitalnie wykonał... Nie, schodzi Sebastian. Rzut wolny? Nie, jednak nie wykona tego stałego fragmentu gry. Dziękujemy kapitanowi za występ w tym spotkaniu. Naprawdę w pierwszych 45 minutach kapitalnie rozgrywał tą piłkę, tak, był wiodącą postacią. Wiodąca postać, tak. Zgadza się, bardzo ładny mecz, bardzo okrążony dobrze. Golem zresztą. Tak, no bramka Stadiony Świata.
kapitalnie regulował tempo gry. W drugiej połowie troszeczkę tempo spadło w wykonaniu Sebastiana, ale cały zespół Olimpii ogólnie spisuje się bardzo dobrze w tym spotkaniu i ta odpowiedzialność rozkłada się na większą liczbę graczy, można powiedzieć, ale przejdźmy do rzutu wolnego. I dobra, próbował właśnie w stylu Walkowiaka. Dobra próba. Tutaj Daniel. Gdzieś tam próba po dobie roku zmieścić piłkę. Tak jest. W górę narożniku bramki. A na boisku za Sebastiana Walkowiaka pojawił się Krystian Biskupski. Niedawno jego potomek obchodził urodziny. Serdecznie życzymy tutaj wszystkiego dobrego z tej okazji. 100 lat. Nie będziemy śpiewać może, bo może by to słabo wyszło, ale najserdeczniejsze życzenia przekazujemy tutaj. I tutaj pomocy potrzebuje środkowy obrońca drużyny z Kłecka. Będzie potrzebna interwencja lekarza klubowego. Widzimy, szykuje się tam już jakiś zawodnik do zmiany po stronie drużyny przyjezdnych. Mamy chwilę przerwy w spotkaniu. A my tymczasem zbliżamy się do końca tego spotkania, do końca regulaminowego czasu gry. Zostały zaledwie 2 minuty. No i możemy mówić już tutaj o zwycięstwie drużyny Olimpii Poznań, śmiało, bo na pewno nic złego się tutaj temu zespołowi nie wydarzy. Zgadzam się. Olimpia ma pewną kontrolę nad wynikiem tego spotkania, tak? Można powiedzieć, że... No mamy kolejne 3 oczka, po prostu. Oczka, no. Tak, jest się. Jest tak, kontrolujemy, przewaga 11 tak, punktów w tym momencie. Kontrolujemy tak, przebieg gry. Nastawiamy się na odbiór piłki, wychodzenie z kontratakiem. Dokładnie tak. Także nie jest to już, mówię, typowy atak pozycyjny, tylko odbiór piłki. Dokładnie. Z kontrą. A 11 punktów przewagi w tabeli, no, każe nam to mówić już o pewnej hegemonii drużyny z Poznania. I no, dzisiaj postawili taką małą kropeczkę nad i. Wygrywając chociaż mecz, mówię, na szczycie. Tutaj Kłecko stara się odgryźć, bo cały czas widzę, że podchodzą wysoko pressingiem. Tak, zgadza się, no ale to już jest, tak jak wspomniałem wcześniej, już tylko walka o jakieś dobre wrażenie, żeby tutaj można było powiedzieć jedynie kilka słów dobrych o tym zespole, bo no bo po prostu już nic więcej tutaj nie są w stanie ugrać w tym tak, ale meczu. Brawa za ambicje, mimo tego, że grają w osłabieniu. Oczywiście, brawa należą się. Wybiegali sobie tutaj ten mecz, tak samo jak drużyna Olimpii, ale napotkali na bardzo ciężkiego rywala, który moim zdaniem no, na ten moment był nie do pokonania po prostu. Chociaż nie wiem, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby grali 11. Po 11, tak? Kolejny stały fragment gry, może teraz się coś uda ugrać piłkarzom przyjezdnych. Aj, teraz tutaj przelała się, jak to mówią piłkarze, Zandrowiczowi. Tak, ale dobra decyzja, no chciał tak, trzeba wyjaśnić grę. Taką sytuację tak od razu, natychmiast, nie ma co się patyczkować w polu karnym własnego zespołu. Jeszcze na sam... Ależ tutaj teraz nieporozumienie między zawodnikami Olimpii. 90. minuta stała się faktem, sędzia nie wiemy ile liczy do tego meczu. Za moment powinno być koniec, a na sam koniec tego spotkania jeszcze pokrzywdzony został Kamil Lesiński. No sporo takich drobnych urazów tutaj wygenerował nam ten mecz. Ale w końcu mówiliśmy tutaj o spotkaniu na szczycie. Także musiało być troszeczkę ostrej gry po obu stronach. To jest piłka, to nie są szachy. Tutaj się zgadza rywalizuje się. Bark w bark. Trzeba dać siebie wszystko. Lubimy taką grę zresztą. A tymczasem jeszcze jedna szansa dla piłkarzy Olimpii. Daniel dochodzi do głosu teraz przed polem karnym, świetnie wprowadza do gry. No niestety, Biskupski teraz próbował z dużego palca, jak to się mawia, wykończyć tą akcję. Prosiło się o strzał lewą nogą po długim rogu, tak jest. No zabrakło tutaj, no nie powiem, że umiejętności, ale dobrej decyzji może. Cukier! No niestety, nie udało się zamienić tej sytuacji na bramkę, a była kapitalna szansa na to, żeby zakończyć ten mecz wynikiem 4-1 i w ten sposób kończymy ten mecz. Sędzia Maciej Pelka z Poznania kończy te zawody, wygrywamy to spotkanie bardzo pewnie. I może podsumujemy to za moment, zostańcie Państwo z nami na wizji.
Lec. No i skończyło się szlagierowe spotkanie 16 kolejki B-klasy drużyny Olimpii Poznań przeciwko Lechicie Kłecko. Zwycięstwo stało się faktem. Mamy wynik 3-1. Kapitalny występ. Właściwie nie było żadnych wątpliwości, kto tutaj odniesie zwycięstwo. Świetna bramka Walkowiaka w pierwszej połowie spotkania. Jeszcze wcześniej oczywiście Kaczor dla drużyny Lechity. Rozpędziłem się tu troszeczkę, bo jestem tak zadowolony z tego wyniku, że zapomniałem o bramce Lechity. Właściwie to była jedyna sytuacja dobra dla tej drużyny. Później wspomniany przeze mnie Walkowiak strzela świetnie z rzutu wolnego. Następnie w drugiej połowie Antczak dokłada bramkę na 2-1. No i nasz gość, który teraz w tym momencie pojawił się tutaj, Daniel, dokłada trzecie trafienie. Jakie są twoje wrażenia? Macie 11 punktów przewagi obecnie w tabeli. Jesteś tutaj właściwie hegemonem w tej lidze. No i dużymi krokami zbliżacie się do awansu, tak? Tak, zauważyłem, że mamy dużą przewagę po dzisiejszym meczu, że to jest 11 punktów, ale musimy przede wszystkim skupić się na sobie, grać do końca, wygrywać każdy mecz, bo taki sobie cel postawiliśmy na ten sezon, na tą rundę przede wszystkim, żeby wygrywać i cieszyć się przede wszystkim z grania w piłkę, bo przecież to jest najważniejsze. Dokładnie, zapewne jakieś nerwy drobne były przed tym spotkaniem, ale wyjaśniliście to no, właściwie w kapitalny sposób. Damian tutaj nie mógł się nachwalić postawy kilku zawodników, idziecie do przodu, no i czego więcej chcieć, no wydaje nam się, że no, ten awans stanie się jak najbardziej faktem po tym sezonie. Zresztą mieliście okazję mierzyć się już z drużynami z klas rozgrywkowych wyżej, no i na pewno rośniecie w siłę, tak? Na pewno tak, no dokonaliśmy przede wszystkim bardzo dobry wzmocnień, tak? I to był też główny cel na to okienko zimowe, żeby się wzmocnić, żeby ta kadra była jak najszersza, wyrównana przede wszystkim. I taka jest, bo pokazuje to, że chłopacy, którzy wchodzą z ławki, dają naprawdę dużo nowej jakości. I aby tak dalej. No i właśnie wspominaliśmy tutaj z Damianem w naszej relacji, że każdy z zawodników, który wzmocnił ten zespół, rzeczywiście dodał nowej jakości. Są ludzie, którzy z marszu weszli do pierwszego składu i byłeś zbudowany tym, jak się prezentują, prawda? Zgadza się. Mówię, do meczu, motyl.
Ciężko było, wiadomo, że ten mecz był taki prestiżowy, bo lider grał z liderem, także mówię, no jakie były wasze założenia, bo nie było mnie w szatni, wiem, że jesteście zespołem doświadczonym, cierpliwym, tak, wiadomo, że gdzieś tam mamy swój pomysł na grę, wiadomo też, że gdzieś tam sytuacje się stworzą, ale wiadomo też było, że Kłecko do tego meczu nastawione pozytywnie, naładowane, nabuzowane energią i wiadomo też, że będą chcieli się odbić za mecz z rundy jesiennej. Powiedzcie mi, jak to wyglądało w szatni? Trener zmotywował nas tak jak przed każdym meczem, tak? Przede wszystkim powiedział, że mamy grać swoją piłkę, nie patrzeć na to, co będzie grał przeciwnik. My mamy swój styl, który chcemy prezentować. No wiedzieliśmy o tym, że Kłecko na pewno postawi nam wysoką poprzeczkę, no i tak w sumie było, tak? Bo ten początek meczu, w sumie można powiedzieć, że z przebiegu całego spotkania no, stworzyli jedną sytuację tylko po rzucie rożnym i z tego padła bramka. No na pewno był to mecz walki, no wykazały świadczą o tym kartki, tak, które były. No ułatwiło nam na pewno zadanie czerwona kartka w pierwszej połowie, bo tu no, wiadomo, że no, gra się zdecydowanie łatwiej, dużo można się utrzymać przy piłce grając jednego więcej. Ale też były fragmenty takie, gdzie zawodnicy z Kłecka próbowali, pomimo tego, że grali w dziesiątkę, to starali się tą piłkę rozgrywać. No. Czy był spokój, że było przy wyniku 0-1, tak? Powiem szczerze tak, że w szatni w przerwie nie było jakiejś nerwowości. Było spokojnie, byliśmy pewni tego, że na pewno tą bramkę jedno więcej przeciwnika strzelimy. No, udało się strzelić dwie więcej, wygraliśmy 3 punkty. No i to jest, dalej. Jest myślę, kapitalne podsumowanie tego spotkania. Drużyna Olimpii Poznań czuje się tak pewna, że nie ogląda się na rywali. Dali nam tego wyraz występem dzisiejszym w tym spotkaniu, deklasując kolejnego przeciwnika, drugiego w tabeli. No i z naszej strony pozostaje nam zaprosić wszystkich, którzy śledzili tą transmisję, do kolejnych meczy. Dziękujemy wam za występ i gratulujemy pierwszego miejsca w tabeli, które a my się za dwa tygodnie. Jest faktem, że od pierwszej kolejki właściwie. Dziękujemy bardzo.